Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Wizjoner. Typuj wyniki w darmowej grze i zgarnij nawet 150 tysięcy złotych. Bum, boom, bum, boom, boom, Bum, boom. bum, boom, bum, boom, bum. I want you in my room. Let's spend this night together, a właściwie nawet nie night, tylko morning together. Witamy serdecznie. Czy to I... będzie good morning? Będzie good morning Poland! Szczególnie Andrzej Duda mógłby tak zakrzyczeć. O, I z Donaldem. Z Donaldem mogliby z Trump Tower zakrzyczeć. <laughs> Ze 40 czy tam, nie wiem, setnego piętra. Good morning, poem. Witam was. Jacula! Myślisz i Macula! Tak jest. Myślisz, tam. że nasz, nasz PAD do, do Potusa mówi, znaczy eks Potusa, ale przyszło, przyszłego Potusa mówi, nie mylić z Patusem. Potus oczywiście. pad. <laughs> mówi. Padu... E, czy, czy, czy Potus do pada? Mówi. No. Pat do Potusa mówi Donnie. Donnie. Donnie? Don... Don... Don Tony? nie Donnieu? Mi się wydaje, że on ma e, uraz do, do imienia Donald, szczerze mówiąc. No właśnie, to jest... Nie, ważne, ja mówicie. tego pytam, bo jak, wiesz... Bo... Był Donnie Wolberg. pamiętasz? Donnie Wolberg. No, Donnie Wahlberg. To New jest, Kids on the Block. To jest brat Marka Wolberga. mojego ulubionego aktora filmów, tak. akcji. Mark Wolberg, który... I rapera też. Przy rapera. I Marki Marka. Marki Marka. I też modela bielizny Calvin Klein. Człowiek wielu naprawdę spe... specjalizacji. No I też producent bardzo dobrego serialu, polecam wszystkim. Anturaż, yy, ekipa tak. się nazywa i nie ma tam friza w ogóle, ani trąba ani nikogo. Dodajmy też, że jarał zioło z Tedem. Kto? Mark Wahlberg. Nie ze mną, tylko z Tedem Misiem takim. A, Ted, tak. Ted! Którego grał Ted MacFarlane. Nie, go grał prawdziwy miś. Co ty prawdziwy, wiesz? ja wiem, ja wiem, prawdziwy miś, zero animacji tam Prawdziwy było. miś, zero animacji. Czemu ty mi chcesz zrujnować młodość? <grym> dzieciństwo. <grym> dzieciństwo? Ja no wiadomo, Ted, ile tam, 10 lat temu powstał, no to <grym> rujnuje. Mordo, 10 lat temu to był Ted dwójka, jak byłem w Stanach w 2012, wiem, Wujka. bo sobie Teda no. i przywróciłem sobie naklejkę Ted 2, to musiał być Ted 2. Możliwe, no, teraz tak jest 2. Teraz jest serial. No. no jest właśnie serial, widziałem, ale chyba nie jest najlepszym serialem na świecie. Znaczy Słuchaj. film też nie był najlepszym filmem na świecie, żeby nie było Nie był najlepszym, Aczkolwiek ale był, z... miał swoje takie znaczy, Ja w ogóle bardzo lubię Seta McFarlana I strasznie lubię humor Family Guy'a I tak dalej, i w ogóle ciekawostka set McFarlane był zabukowany na lot W 2001 roku 11 września No i na szczęście nie poleciał i mamy za, Teda Zaspał i go... Czasami, moi drodzy, warto zaspać, i ale nie w obudził. czwartki, kiedy jesteśmy tutaj o, my. Nie, nie, zdecydowanie nie. Lepiej nie zasypiajcie teraz. My was postaramy się obudzić, dobudzić różnymi fajnymi, niesamowitymi rzeczami. Będą ciekawi goście i. i Masz i generalnie... na myśli nas. Słucham? Masz na myśli nas. Nie no. tylko nas, bo jeszcze się pojawią tutaj ludzie, którzy odmienią oblicze nasze w tej no. ziemi. I ziemi. Słuchaj, macie, ty jesteś gościem, który na pewno jestem przekonany przygotował dla nas jakieś mocne kalendarium. Oj, co się wydarzyło? Jakże, mógł, bo, jakże mogłoby być inaczej? Nasz ty kronikarzu. 18 dzień kwietnia. Dzisiaj jest w ogóle e, dzisiaj jest oszukańczy dzień, przynajmniej w Warszawie. Wychodzisz, patrzysz nie, no jakie no piękne nie, słońce, no straszne, nie? Piękne słońce. Bo, patrzę na gościa, bo jadę samochodem, patrzę na gościa, który e, parkował samochód na zewnątrz. I on oddycha. I taka para mu bucha ust i sobie myślę, nie no jednorazowa mordo. Ja widziałem skrobacza. no. Skrobacza? To uważaj na kajagodek, żeby tam nie przybiegła. Nie, no kajagodek chyba o tej porze i miodek. <grym> na pewno. Pytanie brzmi czyj? E, 18... Mordo Iuris, tak zwany. Mordo Juris. Mordo 18 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. O, właśnie, to wiem o tym, wiesz, bo. Muszę zdradzić Tobie i Wam sekret. Jadąc tutaj, zacząłem mieć nowe takie hobby. hobby. Odpalam sobie TV Republika. No, i tam no, tak jest poranek, nawet o 6 rano poranek. I były tam An, zabytki. Anna Popek dzisiaj, no jako zaby... znaczy, No właśnie mówię. Anna Popek, <laughs> o zabytkach, zabytek telewizji. telewizji. O dowiedziałem się właśnie o zabytkach. Fajnie mówi, tam pokazywali zdjęcia. O, to, to był piękny kościółek. o, to piękny. Ale dowiedziałem się, że Włoszczyzna wcale nie przybyła z Włoch. To jest ściema. Pietruszka i marchewka były w Polsce. I sałata też była. Ja wiem co przypłynęło z Włoch i zaraz o tym powiem. Bo te... No ja wiem, uchodźcy z Lampeduzy. Nie. Ziemniaki. <grym> kartofle? No tak, ale kartofle przybyły z Włoch, które przybyły ze Stanów Zjednoczonych. Znaczy z Ameryki, nie ze Stanów to, Zjednoczonych. To skąd jest kartofel ory oryginalny? Z, z Ameryki. Z Ameryki Amery po Południowej, e, Środkowej i tak dalej. Ale nie północnej. Pomidor i kukurydza również. No, to, znaczy nie, no, tam tak też. jest polskie warzywo, poza cebulą oczywiście. Najbardziej gejowskie warzywo. On i on. Onion. <laughs> Onion. To, to, to prawda. E, nie, nie, nie. No to za chwilę do tego dojdziemy, że tak powiem, ale skoro już o zabytkach mówimy, to masz koszulkę zabytkową. Goonies. goonies? Ja w ogóle kocham To był mój ulubiony serial. To był film, ty. O, twój, film ever. To był mój ulubiony, jak byłem, jak byłem, no nie wiem... Ośmiolatkiem, a potem jak byłem piętnastolatkiem, latkiem, potem jak no byłem nie, piętnastolatkiem. Nie, nie, byłem ośmiolatkiem, to jeszcze go nie widziałem, ale byłem tam piętnastolatkiem. Nie, nie ty tak. nie mogłeś, no ale, ale ja oglądałem. To było naprawdę mocne. Kochałem w kochałem. Do dziś kocham ten film wielką miłością. Cory Feldman, który tam zagrał y, jadaczkę. Jadaczkę, no i slot, prawda? Slot, slot. slot. Chunk, slot. Y, Kurde, powiem ci, że tak podkręciłeś, yy, że ach, chyba sobie obejrzeć. No, ja chyba też sobie muszę spodziewać, bo Gunis fantastycznie... Kto nie film. widział Gunis, życia nie zna. Ten nie jest prawdziwym Gunis. Tak, dokładnie. Yy. Ale ja jestem. Oprócz tego jest Światowy Dzień Krótkofalowca, ale to będziemy mieli tutaj osoby odpowiednie i odpowiedzialne za ten proceder. Myślisz, że przyjdzie ze sprzętem? Pod no się nie wiem. Jezu, ale to jest dużo tego sprzętu. Bo nadawałby sobie człowiek. <todgazus> to Pegasus się okazuje. nie. to na wiem. Grze. Jak on przyjdzie z sprzętem, to ja pójdę, mam w gelendzie CB Radio, to będziemy się gadać przez CB. Tak. E, trzeba wypełnić, jeżeli chcesz dostać pracę, to musisz wypełnić Sibi w tym. <todgazusza> jeżeli CB chcesz krótkofal. pracę krótkofalowca zostać. Ciekawe na czym polega praca krótkofalowca. Dowiemy się tego dzisiaj. Tak. Oprócz tego, dzień pacjenta w śpiączce i tutaj również przyjdzie gość związany z tym dniem. I tu Heszków nie będzie. No raczej nie. Natomiast, tak jak wspomniałem, 1518 ślub Zygmunta I starego z Boną Sforcą. Co Czyli oznacza, ta Bona nie była na darmo No nie Republice. było, to nie było Ke Bona z no to wiadomo Bona z oczywiście Z Forcą z Włoch I z racji tego, że Kolumb całkiem niedawno Poodkrywał te wszystkie Ameryki Myśląc, że to Indie No to przywiózł nam kukurydzę, ziemniaki i pomidory I Bona z Forca sobie umiłowała ziemniaki Same kolumbijskie ziemniaki. dobra tak, prawie. Jednego nie przywiózł. A no może przywiózł i o tym nie. Po, nie o, o tym rozmawiać. kronikarze Cii, nie wspomnieli. Ale o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. My dzisiaj wspomnimy, ale to będą wydarzenia z Polski. Ze świata! To było ze świata. A ze, ze świata. świata, tak, ze Gdzie świata. z Polski. Tak. No. Z Polski to by było, wiesz, na żółto. To by było, tak. Ale to jeszcze chwila, jeszcze chwila, moi drodzy. 1869 Henryk Sienkiewicz debiutuje w przeglądzie tego Ten komercyjny pisarz? Tak. Ten, ta komercha debiutuje, tak. uwaga, recenzją teatralną. Czyli kogoś po prostu szkalował na Od razu, razu szkaluje. Dokładnie. Więc to nie jest tak, że Henryk Sienkiewicz, no krzyżacy, ogniem i mieczem. Tutaj wiadomo, fantastycznie. O, prawnuczek. No. Prawnuczek. A potem co? Szkalowanie w przeglądzie tygodniowym recenzji teatralnej jakiegoś ziomka. Teraz nie pamiętam jak się ziomek nazywał. 1921. Pierwszy w historii mecz w ramach oficjalnych rozgrywek piłkarskich w niepodległej Polsce. A, I walczą ze sobą. Na świecie. Wawel-Kraków? Tak, na świecie jest. Wawel-Kraków i... versus? Wawel-Kraków versus Krakowia. I najlepsze było, że w Wikipedii. Czyli tam. Yy, tak, yy, bo tam jest Krakowia i Wisła Kraków, nie? Teraz, Teraz tak. To Wisła jest yy, Wawelem dawnym? Właśnie no, bo... nie wiem, chyba nie. Wydaje mi się, że Wisła wytrysła po prostu z Wisły, nie? Tak. A Wawel no leży zakopany gdzieś tam, bo mi się wydaje, że już tego klubu nie ma. Wawel to jest w skrócie Warszawska Legia przecież. Wawel. Wawel. Tylko tak bez dobrze. wafel, ty. Bez wa nie waflujmy się tutaj. No. I najlepsze jest, że w Wikipedii jest napisane, że w pierwszym piłkarskim meczu Wawel Kraków przegrał 1-3 z Krakowią. I teraz pytanie, dlaczego oni napisali, że przegrał? Skoro to był pierwszy w ogóle mecz. Żeby... I to są dwa polskie zespoły. Czemu oni napisali, że Krakowia wygrała 3-1 z Wawelem Kraków? Albo wygrał hip-hop po Albo prostu. Wygra... No właśnie, hip-hop zawsze zwycięża, proszę Państwa. Tak jest. Zawsze i wszędzie hip-hop. I wstępuje do nieba, do... jak powiedział ten góralsko. Kiedyś. U mnie na płycie, to mogłeś nie słyszeć. To mogłem nie słyszeć. Ty nie słyszeć prawdziwego rapu. Nie tak. no, ty masz 40 płyt, nie? nie to do... prawda. <laughs> Chyba nie myślałem, że zawyżyłem z tej ale potem się Kurczę, okazało, że jakiś gość ostatnio jakiś gościu napisał, bo w ogóle jest taka akcja, że wiesz, od kiedy tutaj się pojawiam w tak miłym gronie, no. to wiele osób odkryło moje jestestwo, nie? A nie, nie znali w Tak, właśnie. tak. Ja żebym no, przekonał, tak. że, no. że każdy mnie zna, to hmm. tak nie jest. Bardzo ciekawa wiedza. Inne przedmiot mi gościu, że mnie odkrył i że właśnie jest w trakcie sprawdzania mojej dyskografii. I od I ja sobie pomyślałem, boże, chłopie. Bożesz. ty mój. Ile ty masz czasu wolnego? Być może ma, no. Tym bardziej, że na przykład w 1926 program pierwszy Polskiego Radia rozpoczął emisję i wtedy jeszcze twoje piosenki nie leciały. No, no ciekawe, jak nie nam leciały wtedy. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Oj, nie wiem, Boże, tam jeszcze musiały jeszcze... Kurde, w... ja powiem, lecieć. czy że kiedyś. No, Mieczysław Fok mógł lecieć, chociaż nie, no. Nie, no, a chociaż może. 26.? Kurde, nie wiem, nie to mam pojęcia, co mogłoby lecieć. Ja, Lil Fock. Lil fog. Lil Fock. <laughs> Miet. Lil Fock. Eee, 1922 Litwa Środkowa została przyłączona do Polski. O. No i co? I. Źle było? Komu to przeszkadzało? Um, to przeszkadzało? Polska od morza do morza i kolonie w Brazylii. Dokładnie. I e, Kunta Kinte. Przepraszam? Kunta Kinte. To było rasistowskie. Kunta Kinte. 1964. Stanisław Wawrzecki został zatrzymany na Okęciu. Była to afera mięsna. Afera Mieszna. No to była ostatnia afera, znaczy w sensie, nie ostatnia afera PRL-u, ale to była ta afera PRL-u, że został skazany na karę śmierci. To była no, ostatnia. No, czy to on karę... całą wędlinę? Wiesz co nie, to chodziło o kartki chyba. Czy... O. Chociaż nie, kartki chyba powstały wcześniej y, niż 64. Zresztą nie wiem, no, była to na pewno afera no, Mieszna. Karę... To... Y... Zanim Gutenberg wymyślił druk, to musiał ktoś kartkę wymyślić. No na pewno. No to... <laughs> Myślisz, że na korze brzozy drukowali? Nie, no Egipcjanie wymyślili papirus, nie? Egipcjanie tam, kosmici. Wiadomo o co chodziło. Wiadomo. No. Od kosmitów dostali. No nie, ale ten. Papier od kosmitów? Stanisław, Stanisław Wawrzecki. Tak, to można dostać papiery od kosmitów no. i potem nie trzeba iść do wojska. No, to jasne. Stanisław Wawrzecki był ojcem Pawła Wawrzeckiego, tak zwanego buły. Buła i spóła. Jest tego buły? Tak, jest. O, to jest genialny serial. No, no to Niedoceniony. To jego ojciec został ostatnią osobą skazaną na karę śmierci w Polsce, w PRL. A. I tak, tak, bywa. Puh. Tak to po prostu niestety jest. W 2003 Polska podpisała kontrakt na F16. Dostała go kiedyś? Na 40 parę nawet F16. Do, do dzisiaj jeszcze nie dostali. Nie doleciało jeszcze. One bardzo wolno lecą po prostu. A. Wtedy one... rozpoczęliśmy skup szrotów. Kwa... Żeby sobie zbudować takiego. A myśmy... Jak nam nie da, to kontrakt na nówki sztuki, czy takie wycofane ja z chyba... US Air Force? Wydaje mi się, że wycofane, ale nie jestem no, pewien. No. E... Ale z małym przelotem. Z bardzo małym przelotem. No i one też to jest takie, wiesz, Ikeowe były, że po prostu przylatywały częściami, trzeba było je samemu sobie składać. Nie? 1902, pierwsze aresztowanie Józefa Stalina. No, szkoda, że nie ostatnie. No. Eee, A za co go, za, za co go capli? No się nie wiem, szczerze mówiąc. No, A ja wydaje... pewnie za wywrotowe treści. No i e, za no, działania... Radzisz anty... jakąś? Mi się wydaje, że za działania antycesarskie, carskie. Carskie. Tak? No. 1906, trzęsienie ziemi w San Francisco i ja pamiętam doskonale to trzęsienie ziemi. Ale nie, tak dlatego, że jest a, a nie dlatego, że wtedy żyłem, tylko ja się wtedy interesowałem kataklizmami, jak byłem mały. Kurde, to co? się interesowało. Ciekawe zainteresowanie. Ale naprawdę miałem książki, tutaj tornada, huragany. Ja się bardzo bałem burzy. Ty, ale widziałem ostatnio taki a propos y, filmik y, z Tajwanu, jak teraz było to szczęście, no. nie, nie wiem, czy widziałeś. Widziałem. Że w basenie? W basenie na. Jezu. Tak. Ja Nagość no, na środku, nie? Nagość na środku, nie? No. No wiesz, to tam jest przeciwwaga taka na tak górze. Tak to wygląda. Tak to wygląda, dlatego wiesz, większość. Ale w Dubaju lepiej, nie? Widziałem też. Te, te <gurna> Major w końcu te. E, e, aquapark w Dubaju chce. Ciekawe, czy te, wszystkie, czy te wszystkie dziewczyny, które tam do tej, do pracy na. Na co no? Online, do pracy zdalnej pojechały. Do pracy z szejkami, z czoklet do, szejkami. Tak, tak? Czy wzięły coś od deszczu, jaką pelerynkę? Na no pewno. Bo tam myślę, że wiesz, w lokalnym nie sprzedają pelerynek czy parasolek. Myślę, od... że teraz już sprzedają i no ta, no. jest ściągnięte, więc. Jak ściągnęli, to już tam przestało padać. No, możliwe, że tak jest. No. Ale to straszne. Ale bo, teraz wiesz, co ale, ty, ale to musi być, kurde, naprawdę, to mi jest przykro. Dla, dla tych dziewczyn, i chłopaków, ty też, dziew no. że jedziesz tam, wiesz, jedziesz, upragniony Twój Dubaj, myślisz, no, wypiję szejkach. Czekoladowego. Czekoladowego, oczywiście, coś tam porobię sobie zdjęcia z Burj Kalifornii. E, no, to jest taka pogoda. Burj Kalifornia. No, to taka pogoda, hmm. że. Ale to jest dobry znak dla nas, Polaków, powiem ci. Że u nas jest lepiej niż w Dubaju. To, je, to raz. Ale... Słońce świeci, może zimno, ale nie pada Dokładnie. Ale druga rzecz jest taka, że zobaczysz za. No tak. Trzy miesiące, dwa miesiące. Będzie tyle aut luksusowych do sprzedaży. Ja widziałem, no. A to jest to dostęp, wiadomo. Tyle la, Nic w ogóle nie robione z autem. Że Myślę, że zero Budda, wypadków. że Budda te już całą lorę Bugatti zamawia. I tych pagani... Pagani ządów. Pagani ząda. E 1947 za zbrodnie wojenne stracono prezydenta Słowacji księdza Józefa Tiszo. Albo Tiszo, nie pamiętam teraz jak on. Nie dość, że prezydent jeszcze ksiądz jest. Tak. Kilim. No kilim, no bo to był ten gość, no Słowacja współpracująca wtedy dosyć mocno z nazistowskimi Niemcami. No to wiadomo jak było. Teraz współpracuje z normalnymi Niemcami. No nie wiem, szczerze mówiąc, bo w którą stronę ta Słowacja idzie, bo tam jednak prezydent w tej chwili dosyć. A teraz jest konserwatam. Konserwata, Ten prezydent w tej chwili Słowacji to jest taki prorosyjski dosyć mocno. No to taki właśnie. No więc różnie to bywa z prezydentami na Słowacji, więc tam no. uważajcie. 1955 wyjedzie. Czyli trzeba Słowację zaanektować i. Przyjąłeś do Polski i Kilem. I, I Kilem. No, przynajmniej Tatry, jak wiesz. że zaraz będzie jakiś incydent międzynarodowy, zaraz będą <susurwanie> do MSZ-u wzywać. <susurwanie> tak, na, na, do ambasadora, wiesz. To jest swoją drogą. Ale a propos powie... nie... MSZ-u, to ja sobie przypomniałem, bo pamiętam, gdy gadaliśmy kiedyś, nie my, ale chyba z, z Moniką, gadałem. Była wiesz, jak no, był tak wezwany tak, prezydent. Prawie to ambas samo. No, Prawie, ale jednak nie do końca, jednak jesteś mężczyzną. To inaczej się rozmawia. A ja y... też może? Nie, no wiadomo. Jak na koncercie wersów. Wiecie, jak prawda? na koncercie Wersow. <laughs> Słuchaj, ale wezwali ambasadora do MSZ-u, żeby się tam tłumaczył. Ruskiego ambasadora, no. i on wyjechał. No, on napisał, że. De, de, no, no właśnie, on, ale, ja nie, ale ja nie wiem, czy on wrócił, właśnie. Czy mamy jakieś Aha. informacje? Bo wiesz. ale on było, że wyjechał, ale na pewno wraca. Tak, tak, taka no była właśnie, informacja. było, że wraca, ale nie wiem, czy wrócił. To jest Skoro wiem. nikt o tym nie mówi, to pewnie wrócił. Inaczej Albo miał... lepiej nie mówić, że nie wróci. Chyba, że my właśnie teraz y, przypomnieliśmy ludziom, że on miał wrócić. To Kurde, ty! <laughs> 1955 wyjęto i zakonserwowano mózg Einsteina. Bo na jego życzenie. Oczywiście. No, oczywiście. I po śmierci. Żeby nie było. A co po śmierci sobie tak zażyczył? Tak. Znaczy nie. Po śmierci sobie, żeby po śmierci to zrobić, a nie za życia. No. 1980. Zimbabwe uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii. No i to jest ważny dzień. Teraz uwaga, bo prezydentem został Kanan Banana. Kanan Banana. Cannon Banana. Cannon Banana. Can Prezydenta Kanana Banana. Canana banana. na państwo Banana, naprawdę. Powitajcie państwo prezydenta na Banana. I wszyscy sobie myślą, nie no, nie żartujcie sobie w ten <laughs> sposób, nie wypada. Jakby... Ale to Brytyjczycy zawsze byli pranksterzy, jakby co? Jakby Donald Trump usłyszał, to by po prostu no. się posikał ze szczęścia. Kanana. Banana? Canana banana. E, w 2007 roku e, w tym, Jezus, no, jak się nazywa? No, o, ten. Nie Dover, tylko... No dobra, w każdym razie uznano, że Mistrzostwa Europy zorganizuje Polska i Ukraina. Te mistrzostwa do... w 2012 co było? Tak. No. Które dały nam stadiony i autostrady, i rozwój, i dobra I... wszelaki. I niesamowite wyjście z grupy, a nie chyba nie dało. A nie, no to, to ja nie mówię o aspektach sportowych tego wydarzenia, bo to nie ma sensu. Tak, dały nam infrastrukturę, z której korzystamy do dzisiaj. Tak. Wspaniałe. No to te mistrzostwa właśnie w 2007, ja pamiętam, jak byłem w redakcji wtedy i było to ogłoszenie i sobie myślałem, Jezus. Jak ja będę, bo ta redakcja Jak ja będę chodził na mecze Redakcja była w promenadzie no. e... Czego? Szymon Majewski show. Mieliśmy Rockstar był w promenadzie, nie? Więc tam koło budynku Polsatu. No wiem, wiem. I mieliśmy. Tam, gdzie helikopter na dachu lodował. Chyba nie tak, solo ża Żaka. Ja mieszkałem wtedy na Chmielnej, więc. Ty jesteś maciek, tak światowy człowiek. Ale posłuchaj, chodzi o to, że sobie myślałem, kurde, mam taki fajny dojazd, jak zrobiłem te mistrzostwa i będę musiał. To będę to będę pojeżdżał. Nie, właśnie, nie, że będzie taki gówniany dojazd, bo będzie tam zakorkowane totalnie, nie? Jak będą te mistrzostwa. Powiem sobie, powiedziałem Ci stary, a czy za pięć lat. Przecież ty nie będziesz pracował, pracował. się okazało, że pracowałem. Tylko, że już nie mieliśmy redakcję gdzie indziej, w ATM-ie. E... To już pod Warszawą. To już, no, daleko pod Warszawą. E... I teraz taki i teraz urodziny, bo to już koniec. Ta tak. <laughs> nie, to jeszcze chwila, 20 maja, pamiętajcie. James Woods. Uh, urodziny. Ma 1947 rok. Możesz go znać z dawno temu w Ameryce. A to dawno temu, ale wiem. To było dawno temu z Robertem De Niro. i to jest gość, który ma mega dystans do siebie. A propos Teda i a propos seta McFarlana, on występował w wielu, w wielu epizodach Family Guy i on sam podkładał siebie, swój głos i śmiał się ze swojej postaci. Sam tak, się podłożył? Tak, sam się podłożył. James Woods sam sobie podłożył świnie. Ale czy to jest Woods, a nie Wood? Nie Woodstock, tylko Myślałem, Woods. Myślałem, że to jakiś potomek Eda Wooda. Nie, to nie jest tego genialnego reżysera. Tego potomek. wspaniałego Wspaniały aktor 1953 rok Rick Moranis. Kojarzysz go? On grał w Ghostbusters. Ghostbusters grał. w popularkach taki. Grał też w Kochanie powiększyłem dzieciaki. No to tak bardziej te czasy, nie? I teraz do mnie mówisz, no. i teraz do mnie mów, tak. I nie gra już w filmach od Jezu, chyba. 15 czy 20 lat, tak mi się wydaje. Ale z powyższych naturalnych? No nie, nie, tylko chyba po śmierci żony stwierdził, że nie będzie grał w filmach i chyba się tego trzyma, tak mi się wydaje, że tak doczytałem. Ale teraz uwaga, słuchajcie, teraz dopiero będą urodziny. No. Ucieszysz się. 1970 Jaro. Jaro od roweru 2? Jaro. 1970 Jaro. 79 Courtney Kardashian. O! 80 PZ. O, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, oczywiście. Pawle z Ursyną. Ja nie Pawle. Zdecyduję, ja nie Pawle. 81 Ero. Ero dziś urodziny. Tak. Ero ma urodziny i PZ Uuu. ma urodziny i Jaro mają urodziny. Kurde, PZ Ero Jaro. PZ Ero Jaro. Powinni założyć zespół Ala ojo, tylko tak starojo. Słuchaj. Poczekaj. Pyr. Pyr. PZC, pyr. 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 Albo ryb. Ryb, o tak. Ryb. 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 Coś tu się rypnęło. No. Ryp, rap. O, ryb, rap. Ryb, rap. Ryb i płyta rap. <laughs> Uaha. Wiadomo, trzy właściwie nawet tutaj są osoby z urodzinami, a nie dwie. No i teraz jeszcze oprócz tego, też dosyć ciekawa rzecz. Otóż urodziny ma dzisiaj Łukasz Fabiański. To jest fabiańskiego? Sło? Czy to jest fabiańskiego Sebastiana Rodzina? Nie, jest to bramkarz nasz kochany. A. 85 rocznik, a 90 rocznik wojciech szczęsny. Czyli dwóch naszych czołowych bramkarzy, którzy do niedawna byli w reprezentacji obaj, bo chyba fabiański już nie jest w reprezentacji, ale mogę się. Do fajnu Słucham? Do fejmu poszedł I e, dwóch naszych czołowych bramkarzy ma urodziny tego samego dnia. Czy to przypadek? Tak. To od razu odpowiadam na wszelkie pytania o jakieś koniunkcje czy inne rzeczy. Ale jakaś koniunkcja musiała być, że się urodzili tego dnia, wiesz. No na pewno, na pewno. Wszystko się dokładnie ułożyło tak samo. Tak. E, bo nie ma czegoś takiego jak pantarej. Zapomnijcie o tym. Dobrze, to wszystko. To już koniec jest? Tak, dzisiejszego programu. Dziękujemy Pff. bardzo. 7:22 dwadzieścia tyle Pff. wystarczy. Nie, kochani, teraz wydarzenia będą z Polski. Poprosimy. Daj ta planszę. Proszę, Maćku. Donald Tusk wśród setki najbardziej wpływowych osób tygodnika Time. Aktywiści klimatyczni przykleili się do mostu Poniatowskiego. Daria Brzezicka potwierdziła, że jest w związku z Jaskiem Protasiewiczem. Moja mama nam kibicuje. Żona Macieja Wąsika ma kłopoty w pracy. To represje. To represje? Na pewno to są represje. Nie, no na pewno. Innego, nie? No wiadomo. E, kochani, e, no to tak, może Daria Brzezicka potwierdza związek, bo jest to taka naj, najmocniejsza informacja, która nas wszystkich najbardziej rozpala gdzieś tam do czerwoności. Najważniejszym aspektem w tym wszystkim jest to, że mama im kibicuje, bo bez zgody rodzica takie rzeczy no po prostu. Mówisz byłyby... o Dari? Tak, mówię o Darii. Bo jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, no to przybliżymy sytuację po serii chamskich wpisów skutkującej dymisją z funkcji wojewody. Oj tam chamskich, po prostu ktoś musiał się włączył konto, a on to wziął na siebie, no. Tak, e, Haker Smirnow. Haker Smirnof. Jacek Protasiewicz przeprosił za swoje dziwne... Haker hake... Bocian, to polski tak? haker był. Ha -ha. Jakiego ja. miał nika? Bocian. Biały Bocian, e, 0,40. Przeprosił za swoje dziwne zachowanie w internecie Każdy ma swoje problemy, także zdrowotne no. no to był to problem zdrowotny Po prostu potknął się potknął I uderzył się o klawiaturę ta. tak, pś, 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 pś. I napisał Oskarowi Szafarowiczowi Ale dopiero się dowiedziałem, bo ja nie wiedziałem, że A Oskar go nie wyzwał na jakiś Na freak fighty? Nie, ale cała jego dziwna aktywność w mediach społecznościowych Zaczęła się od spisu broniącego 22-letniej studentki prawa na Uniwersytecie Warszawskim Darii... A ile ma Jacek jej... Brotosiewicz lat? Tak... 56 chyba Uuu. To ona chciała doprowadzić do wyrzucenia z uczelni działacza młodzieżówki PiS Oskara Szafarowicza. Ale się uwzięła na Oskarka. No właśnie, uwzięła się na niego, a ten jej bronił i się okazało, że oni są ze sobą w konkubinacie prawie. Konkubinat, konkubinat. A kto jest w konkubinacie, ten drugiej osobie ściąga gacie. Tak jest. E, potwierdzili oficjalnie po tygodniach medialnych spekulacji. Są razem w konkubinacie, a ona myśli o nim jako tacie. No, myślę, że tak. The <laughs> e. Czy to on jest jej sugar Dedim? No i bardzo sugar Widziałem, ile jej słodził herbatę. To... <noise> <noise> nie tyle co prawda, co Korwin słodzi zwykle, ale. No dobra, no i chciała, jesteśmy... chciała Oskarka ukrócić i co? Przyszła Kryska na Matyska. No dokładnie, chciała Oskara, Majacka i Plaska. Jesteśmy, no Plaska też, bo znaczy Plaska nie widziałem, żeby miała, ale Jacek robił jej kanapki. Ja, do, 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 do szkoły. Chyba tak wyglądało, jakby do szkoły. Ale przecież ona studiuje w Warszawie, a on wojewodą donoszanowskim, więc ona, ona przyjeżdża do niego... Po kanapki. Y y o, właśnie. Ona codziennie krążymy... Ja na co dzień studiuję w Warszawie, krążymy więc wokół Warszawy i Wrocławia. W ramach czasu wolnego odwiedzamy się w swoich miastach. Paj a to oni tak jeżdżą Pamiętasz film I Love You? O, jest wybitny film. Byłem na festiwalu w Łagowie na tym filmie. A to ja widziałem go wczoraj z synem. Ja zobacz, byłem na zobacz, tym filmie fest, na festiwalu w Łagowie. Festiwalu filmowym. No. To był w... początek. Dobrze, to... nie łakowuję. Stary, to na to było. Jak nagrałem kawałek... Ty to było jeszcze w zeszłym stuleciu. No to mógł być 99. Tak, bo to wtedy było. Wtedy była premiera. Tego. No bo to był kawałek, wtedy zapraszam się do Mogę Świata na płycie ja wolta wtedy nagrałem. Okej. Okay. To było bardzo dawno temu. I widziałem ten film, no to było kino pod Gołym niebem I powiem ci, że tak, no jak powiem ci, że jedną trzecią tego filmu wytrzymałem wtedy, to, to, to przestrzeliłem i tak. No to widzisz, ja wtedy, oglądałem, szybciej się ja oglądałem ten film. Dopiero po latach skumałem. No się raz zobaczyłeś? No tak, do dzisiaj go nie pamiętam, ale myślę, że. Za każdym razem i co innego bym w nim doceniał i bardziej bym go dostrzegł. To jest jak sztuka teatralna bardziej. To nie jest najlepszy film Marka Koterskiego i on jest pomiędzy... Ale to jest film, gdzie Marek Koterski już jakby tą, tą postać... Adaś Miałczyński. Tak. tak, tak, to jest Adaś Miałczyński cały czas, ale to jest właśnie pomiędzy Nic Śmiesznego, które było dla mnie wybitne i uwielbiam Nic Śmiesznego, a Dniem Świra. To jest coś, coś pomiędzy. I to jest bardziej jak sztuka teatralna pomiędzy dwójką aktorów, czyli pomiędzy Katarzyną Figurą i Cezarem Pazurą. I. Y Kiedyś, jak oglądałem ten film, to sobie myślałem... Dla Kasi Figury oglądałeś jej figurę. Oczywiście, figury. że tak, bo ja byłem zakochany w Kasi swoje Figurze. Ona swoje walory. Słuchaj, jak miałem 5 lat, ja byłem totalnie zakochany w Kasi Figurze. I uwaga, przyjechał do nas znajomy z Warszawy, jak mieszkam wtedy w Katowicach. No? I on mówi moim rodzicom... Że ją zna. Ja ją znam, Kasi Figurę. To y, możemy... Y, Zarażować spotkanie i, ma chciałbym. I mama mówi, a mogłaby na przykład ona zadzwonić do Maćka kiedyś? A on mówi, no jasne, załatwię to, nie? A ja, o Jezu. A przecież Kasia Figura, Katarzyna oczywiście, przepraszam, bo nie znam, ale ona przecież na takim na, na hotline y na robiła te takie, W telefonie nie? była. I, wiesz, I miał... tak Mój A, brat czy? miał plakat Kasi Figury i to ten taki, wiesz, że cycek był. ja wtedy, o Jezus, nie, Kasia Figura. I ona zadzwoniła do mnie, stary. Nie! Ona, posłuchaj, zadzwoniła do mnie, potem... Zło... Wysłała Ci plakat z dwoma cyckami. Nie, słuchaj, złożyła mi życzenia w Dzienniku Zachodnim. Co? Na urodziny można było złożyć życzenia, że składają rodzice i Kasia Figura. Góra Nie. I wysłała mi pocztówkę skądś tam. Nie. I po, po pięciu latach od tamtąd dowiedziałem się, że to była babcia moja, że to ona dzwoniła. I że to ona to robiła że tak A ty robiłem. robiłeś to pod podbawcie nie robiłem nic wtedy jeszcze. Dobra dobra Maciek ja wiem eee, ale, ale tak było no. i było mi bardzo przykro Ale do czego nawiązuje a propos um, ale I love you. Ci to you nawiedzeli Nawio... Mogli mi powie... tego nie powiedzieć mogli mi z tego ty, nie ty, powiedzieć no, do dzisiaj bym spotkałbym Kasię figurę i wyszedłbym na debila Hej nie? to ja pamiętasz? jak nie pani Pamięt jak pisałeś po... do pięciolatka dzwoniłaś w każdym razie, to co chciałem powiedzieć, to to jest to, że ta Daria z tym Jackiem, oni jeżdżą Warszawa-Wrocław, Warszawa-Wrocław, a w nie I Love y była Łódź-Wrocław. Ale ona powiedziała, że oni krążą wokół Wrocławia-Warszawa, nie jeżdżą sobie dookoła. dookoła. I wiesz. Muszą się zatrzymywać po motelach. No. Ale w y była Łódź-Wrocław, pamiętasz? On zawsze mówił Łódź, kur... Tak, ty, ale na, na, ta, na, na, na trasie do Wrocławia no. z Warszawy tej y, szybkiego ruchu, no. tam jest tak, na jednej z stacji jest taki hotelik, gdzie, wiesz, ty, kumasz taki jest, jak są Jeszcze na stacji benzynowej, na stacji, stacji benzynowej jest czasami hoteli. hotelik na cztery pokoje, taki mały budynek. Prawdę to nie widziałem. Jest, są takie czasami, zwróćcie uwagę. Ja nawet kiedyś miałem pomysł, żeby imprezę w takim zrobić, wynająć. wszystkie na, pokoje wynająć. Cztery, cztery pokoje, no ja. idealnie. Pod I tam schacki i... mają, myślisz? Dokładnie tak powinno być, no tak, wiedźmy w jednym, Antonio Banderas w drugim z dzieciakami i Przota Przota z martwym. się z Darią w trzecim. Kwiatasiewicz z Darią w trzecim. I Kwenty Tarantino z Brusem Ulcim w czwartym. Obrachają palec typowi, nie? Tak, tak by było w Polsce. Eee, to dobra. No to to tyle, jeżeli chodzi to o miłość. To tyle, Darię ale, i sprawa i Jacka. Jest po ciekawe, ale sprawa jest rozwojowa, prawda? No jest rozwojowa sprawa. Zobaczymy, czy ta miłość przetrwa. drogą, powiem, powiem Ci, że ja życzę parze zakochanych jak najbardziej, jak najlepiej. Ja też to są dorośli ludzie. Ale. Yy, Jestem pełen obaw, to czy to prze, przetrwa próbę dymisji. No zobaczymy. Wiesz, Jacek Protasiewicz, już Pozbawiony swoich wpływów, może przestać imponować swojej młodej partnerce. Ale wiesz, ale on też już przetrwał sporo rzeczy. Przetrwał krzyczenie nieartykularnych rzeczy w samolocie lecącym chyba do Niemiec. No tak, ale też wiesz. No. krzyczał haha i nie chodziło o hip-hop. <noise> yy, yy, czyli nie wygrał hip-hop tam. Nie wygrał. Donald Tusk w setce najbardziej wpływowych osób. No i to tyle. Tygodnika, tygodnika Time. Tygodnika Time. My też wiemy, kto był na układkach Time. No właśnie, wyraźnie. Pamiętajmy, że różnie bywało i też e, wspomnieliśmy tutaj. Ale on nie był człowiekiem w roku, ten, co był na tamtych układkach. Był, był, był. To nie był najbardziej wpływową osobą tamtych lat, ale wpływowy był dosyć wówczas. Ta. Natomiast, tak, Donald Tusk jest jedną z najbardziej wpływowych osób. Tylko, że laudację podpisała Ursula von der Leyen, więc no, my już tam wiemy. Nie, no to to jest przecież. Tu! Eee... Myślę, że na Nowogrodzkiej już prynumerata doszła i. Możliwe, że tak. Jarosław się tam. Później mówi <gul> <gul> czemu nie ja. Eee, Ursula. Powiedziała, Warum? Powiedziała tak, Donald Tusk jest politycznym Maratończykiem. Czyli można powiedzieć, że jest takim Robertem Karasiem e, wręcz, bo e, za chwilę będzie dziesięciokrotnym Iron naszym takim polskim politycznym. Tak. <laughs> Dobra, to tyle z Donalda Tuska. Aktywiści przykleili się do Poniata. I Słuchaj, to nie, do powiata do Gdańskiego też. Mordulko, kochanienki, weź ty mi wytłumacz. No. Bo ja przeczytałem to i nie zagłębiałem się. Pomyślałem, nie że wie, to o co chodzi? To weź się kurczę do. No, bo wiesz, widziałem, widziałem w we wtorek, jak się w poniedziałek przykuli do mostu Syreny, no. do barierki. No okej, okay, to znaczy tak, tam chcieli się przykuć. Na Ale wytłumacz tymi Mordo, jak oni się przykleili? Czym oni się przykleili niby? Super clue. No jak superglue, ile to jedno tubko, to się nie przyklei. No ja wiem, ale oni trzymają tę rękę i chodzi Czy o to. Czy oni że... się w asfalcie chcieli zatopić? Tak. I chodzi o to, że policja. Yy... Przytrzymuje. Znaczy, w sensie oni jak jest Oniście ci swoje dłonie w Moście Ja jak wiem, jaki mówić. Ale to na zdrowy. pasażu wiecha trzeba, bo tam na pasażu wiecha są te gwiazdy tak, tak jest. Tylko nie ma tam chyba dłoni odciśnięć, tylko są same gwiazdy. W każdym razie przykleili się, i to jest ta grupa aktywistów to jest każde pokolenie. Nie dobra, ostatnie każde pokolenie. pokolenie. Ale oni się przykleili i puszczeli kombi po prostu piosenki. Ale była kara. To była kara po prostu dla wszystkich. Ty się odkombi przez dwa i odwal. I oni to napychają kieszeń producentom kleju. Tak. Więc to nie jest takie proeko. Nie no dobra, ale żarty na bok. Ostatecznie no. No. Jest to rzecz, która się dzieje w całej Europie, jeżeli mówimy w tej chwili o, yy, aktywistach? o aktywistach klimatycznych, którzy są też nazywani terrorystami, ekoterrorystami. Powiem Ci Maciek, że myślałem o nich yy, odpalając moje 4 litry diesel no. Jak z czterech rur wydechowych zadnieło, to mówię o... Ostatnie pokolenie. Ale widzisz, a ty jesteś też hybrydowy, bo ty też często jeździsz tym rowerem. Więc. Bardziej rowerem. No. no więc widzisz, więc. Więc ty ty tak ja delle, ślad węglowy. To się wyrównuje się tutaj tak. ślad węglowy, dokładnie. Natomiast tamci przykleili się do dwóch mostów. Projekt do dwóch na się przykleili? Tak, to miał, bo to był boomer. I się na prawo most, na lewo b most, bo środku Wisła, Eee, I oni się przykleili do tych mostów. I, i zrobili jak Jean-Claude Van Damme na dwóch tirach? No dlatego mówię. Byli jak boomer. Pamiętasz że boomer boomer, Ale Jean-Claude Van Damme na tirach nie był jak boomer. Yy, jak on robił szpagat, rozwiązał robił szpagat na tirach, tak. Potem tirach. parę osób, chyba nie pamiętam, czy Chuck Norris też. Potem inni nie robili szpagat na komendzie. A, a, potem, a potem celebrowali to słynnym już. makowcem. makowcem z naczelnikiem. <laughs> No to tutaj słuchajcie, cztery osoby weszły na jezdnię i na nim siadły, ale one się nie przykleiły, bo dwie osoby się przykleiły, ja widziałem te osoby, i one wtedy mówią, jak podchodzi do nich policjant, proszę mi tego nie robić, to mnie boli. O. No i wtedy oni ci policjanci nie odklejają im tych rąk, tylko czekają, żeby specjalnym płynem to no, rozpuścić, nie? No bo to wiesz, wiadomo, że to się tak nie przyklei tak bardzo, no chyba, że używają jakichś naprawdę gigantycznie mocnych klei, bo też tak może być. Ale no, ja wiem, to... że oni mieli tubki super glu gdzieś tam, nie? Nie, no to, to jest w ogóle... No nic, w każdym razie to może zezrzeć skórę, to może uszkodzić różne rzeczy. To poza tym jest, Należy to jest No jest to chemia. A potem się ta chemia dostanie do Wisły i Dobra. To wtedy. Maczku, ostatnie wydarzenie z kraju bardzo, ale to bardzo zatrważające. No. Żona Wąsika Wąsikowa tak, zwana, tak, Wąsikowa, tak zwana. To mówmy Tak Pana Wąsikowa. Wąsikowa Roma. Ona jest dyrektorką nad Dep departamentu nadzoru nad chemikaliami głównego inspektoratu sanitarnego. No to gdyby się ten super dostał do Wisły... Polecam wygooglować ścieżkę kariery, bo to chyba tak. Myślisz, że no to... bardzo szybko tam nastąpił awans na stanowisko kierownika. Może ma niesamowite umiejętności. Nic, nic jej może nie załatwił. Oczywiście żadnych tutaj czynności procesowych proszę nie robić. Ale ona Oczywiście, jest, ona mówi to represje, to represje prawda? A dzisiaj wiecie, co się dzieje? Nie. No dzisiaj, jest, dzisiaj jest ten. Jest podwójne rozdanie. Dwa razy przesłuchanie. Najpierw w prokuraturze. Włosiak kamińskiego Włosiak Kamieński. Za nielegalne zagłosowanie w Zaproszeni Sebi. są na symbolicznego makowca. Tak. A potem na jeszcze... Na kopiec kreta. A potem jeszcze kremówka na, kremówka na komisji śledczej. A Tak, jeszcze komisja. <grym> z herbatką, no. e, Teraz ten jeszcze został. Ten od Marszu Narodowego. Myślę, Pompiewicz że... Myślę, na, na jakie? Osiem lat. Za co? Za zniszczenie zabytku. Naprawdę? To co on zrobił wtedy to PW, no to, tylko widzisz, to W mu nie wyszło. Ty, 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 nie, no ale to już, petycje, to już ci powiem, jak, jak on się pomiło namalował... kiedyś na pociągach. Co on tam namalował na tym ministerstwie, to jest naprawdę, no to jest as, Tak. E... Osiem lat mu groził? PW, czyli P ja wygra. No. Zapomniał napisać D po środku i miał być PDW i... PDW, tak. Osiem o, lat mu grozi. Uuu. Jeszcze dodatkowy rok za coś tam, ale nie wiem... Naprawdę? Tak. On wrzu wrzucał ostatnio mm, jakiś ten y, y, InstaStories, czy coś Nie, takiego. No to strasznie, Mówi strasznie opresyjny ten reżim się tutaj robi. Więzień polityczny kolejny najprawdopodobniej no. nas czeka. No. Y, więc Wiem się... dlaczego? Ty wiem dlaczego no. oni zreklamowali, że oni chcą 20 tysięcy ludzi z, z więzień wypuścić? Nowa ekipa 13 grudnia. No. No właśnie, żeby zrobić 20 tysięcy miejsc, miejsc na o, więźni, dla więźniów, więźniów politycznych. politycznych. Oczywiście, że tak. Czyli, no, oczywiście, że tak. Teraz ponoć... Czyli cały Komitet Polityczny pis chcą... Ponoć mówi się o tym, że otwiera się ponownie Bereza Kartuska. Naprawdę? Hmm. Kartuska. Bereza Kartuska. 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 I to będzie kara od Donalda Tuska. Bereza Kartuska. Kartuska. No to nie. Ruda Wrona powinien tutaj nam jakieś copyrighty... Zapłacić za to Tak e, Albo a, przynajmniej nas nie, nie, nie kilim Jeszcze wydarzenie, które O którym nie wspomnieliśmy A nie, to wspomnieliśmy w sumie Duda u Trumpa <laughs> Przyjechał do niego Do prywatnych kwater Dwie godziny temu Czy tam trzy godziny temu Jak, jak Duda Jak Trump podaje rękę Dudzie To jest dudy shaking doody Szalony Dudu, e, tak zwany, e, jak mówił o nim Aleksandr Łukaszenka. Crazy Dudu. Crazy Dudu. E, Dobrze. Teraz, Łukasz... skoro już tak mówimy po angielsku, no to może wydarzenia ze świata poprosimy. Okej, okay. niech będzie. Izba Reprezentantów USA ma się zająć pakietem dla Ukrainy. Speaker Johnson podał szczegóły. Burmistrzyni Amsterdamu. Kokaina mogłaby być dostępna w aptekach. Prawie ci nie przeszło to przez gardło. No nie, no przez nos mi to nawet nie przeszło. Ośmiolatek wiózł rodzinę samochodem. Zmusiła go matka. Brytyjczycy walczą z seksualnymi deepfake'ami. Już samo ich tworzenie będzie przestępstwem. Maciek, no, no nie wiem od czego zacząć. Nie, no musimy zacząć od tego Amsterdamu. No nie ma no nie. Amsterdam. <laughs> Amsterdam. E, nigdzie nie zarobisz tak jak tam. Wspaniałe miasto, Amsterdam. Miasto pogrożone w depresji. Bixis o tym śpiewał kiedyś. No nie, oni śpiewali o Berlinie Zachodnim bardziej. Oczywiście, że o Berlinie Zachodnim. Berlin, Zachodni, Berlin Zachodni, tu stoi. Polak, co drugi chodnik. na każdym, każdym rogu w czai się Turek, sprzedaż mu wszystko, wszystko tylko nie skórę. Jest. Tak. Było. Czy się Skiba pisał libretto? Nie wiem, ale to była bardzo Zapycam dobra ty. płyta. Big z partyjnym porozumieniem. to była płyta, która. Piorunujące wrażenie na mnie wywarła. I miała fajną no, okładkę, okładkę zajmującą pod z, z Irokezem. E, Piękna płyta nałóż czapkę skinie, skinie Gdy pogoda w kratkę. Kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkę. Wspaniałe. Znałem na pewno w ogóle. No, ja też. Teraz bym zapuścił tę śpiewo z nimi. Sobota będzie dla nas tam było, pamiętasz? Jeszcze było. A, a, tak. Ale za to. Nie, niedziela, ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. To był prawdziwy, śmieszny pankrok. Bo to, był A co to punk ma wspólnego rok. z tym Amsterdamem. Bo... No bo y, piosenka była: Nigdzie nie zrobić tak jak tam wspaniałe miasta Amsterdam, tylko chodziło o prostytucję. A tutaj chodzi o kokainę, moi drodzy. I y, chodzi o to, że Burmistrzyni y, Amsterdamu chce to zalegalizować, ponieważ wiesz jaki jest powód? Po, powiedziała, że nie zmieniają się ceny na ulicy kokainy. I chcę to zmienić po prostu w ten Myś. sposób, bo chodzi o to, że walka z nielegalnymi handlarzami tym towarem. Po prostu z handlarzami koksem. Z handlarzami koksem po prostu nie przynosi skutków i jest tego od groma tam, więc ona stwierdziła, że dobrze by było, gdyby to było po prostu na receptę razem z MDMA. Też, Ale że na razem no ten... receptę od razu? Tak, na Speedball w ogóle. No, a jeszcze ten, jak no, promot... no. jeszcze trzy kwasy dorzucają. Tak. Nie no, chłopie. E... E... No i Bo generalnie ludzie mają takie też wrażenie, że Holandia i Amsterdam, właściwie Niderlandy, że to jest taki totalnie wolny kraj i tam można wszystko. co nie jest tak do końca, szczerze mówiąc, bo tam te coffee shopy... Jedyne, co wolno, to eutanazję. No tak. W, można kupić y, marihuanę w coffee shopach, ale tylko w nich. I tam można też psy, no, no, grzyby można kupić, nie? Też. No. Y, I tylko tam można kupić tę marihuanę. To nie jest tak, że na ulicy, no gdziekolwiek pójdziecie sobie do sklepu, to sobie kupicie. No ale to, kurde, no właśnie I oni, po to, że te coffee shopy, żeby nie było na ulicy, no. no. i tak, ale oni zaczęli z tym walczyć po prostu, bo To kiedy... oni chcą zrobić koko-shopy? No chyba tak. Koki-shopy. Cookieshopy? Tak, e, myślę, że chcą, chcą zrobić coś takiego, nie? Nie wiem, powiem ci, może moja moje, moje opinia nie będzie popularna, ale nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Myślisz, że to nie przyniesie im nic dobrego? Wiesz, co innego zrobić, wiesz? Kwartał oczyszczenia, zalegać wszystko i po prostu po kwartale będzie miał problem z głowy, bo <noise> najbardziej. Najbardziej sobie jednostki się same w zrobił, mhm. Ale tak ten. A potem kto by te recepty sam przydzielał? Nie wiem, no lekarze, myślę, że akurat by się znalazło ich trochę. <grym> no, słuchajcie, takie jest. No, na pewno. W I tylko łączenia online. <grym> I receptomaty. Słuchajcie, ale jeżeli, jeżeli mielibyśmy przełożyć to na polskie realia. No. Czy myślisz, że na targówku apteki by tętniły życiem? Myślę, że tak. No. Myślę, że tak. Znaczy, słuchaj, generalnie... Na tak żółte recepty. Wszystko, co jest z wiadomym składem, jest na pewno lepsze niż z niewiadomym składem w strunowym woreczku. No. Też pamiętajmy o tym. Jest to na pewno bezpieczniejsze. Ja da... Ale może ja się nie znam. <klucz année Lane LTD> Słuchajcie. Izba reprezentantów ma się zająć pakietem dla Ukrainy. Speaker Johnson podał szczegóły. I to co? nie jest imię, to speaker, ani to nie jest ksewa. Fajne imię to, speaker. To jest, był taki speaker w Warsaw Shore, By, była tam jedna Stifler. taka postać. Nie, Stifler był wcześniej, a potem był jeszcze speaker. What? Był speaker i diva, dwóch takich Kurde, gości, powiem ci, że tylko tam początek Warsaw jak to zaczęło funkcjonować, widziałem parę... A ja czasami, no, wiesz, guilty pleasure sobie tam zapuszczałem to, bo było to zabawne. Znaczy ja to... Roz... Tak, też bym to traktował, ale tych po prostu dalszych edycji już nie tam. No to Spiker... Nie Spiker, Mike Johnson ogłosił w środę, że podtrzymuje swój plan wprowadzenia pod obrady Izby Projektów Ustaw dotyczących środków na pomoc dla Ukrainy, Izraela i państw regionu Indo-Pacyfiku. Czwarty projekt ma dotyczyć środków przeciwstawienia, <todgędnych> się, przeciwstawienia się Rosji, Chinom i Iranowi. Czyli. Strasznie dużo tych środków. No właśnie to oznacza. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone są zadłużone generalnie. Nie? No to będzie to środek dupy po prostu. Eee... No. To brzmi jak scenariusz jakiegoś Call of Duty, szczerze mówiąc. Tak się zaczynają te scenariusze. Najprawdopodobniej będzie to ciągnięte z rosyjskich zamrożonych aktywów, które są w tych Stanach Zjednoczonych, które oni mają. I na razie trzymają zamrożone te pieniądze, ale mogą je wydać, jeżeli będą chcieli. To na pewno polepszy sytuację naszą tutaj w regionie. No to na pewno. Potem do, do, potem do władzy, nie daj Boże, dojdzie Doni. Doni, no. ale który doni? Nie, to nasz już jest, Jeden już jest. Lokalny to doni. Się dogadają wtedy. Bo nie nie Po prostu mieli, nie Ruda mieli, Wrona i Amerykański orzeł. Tak. Lecimy dalej. Ośmiolatek wiózł rodzinę samochodem. Przymuszony przez matkę. Przymuszony przez matkę. Ja, nie wiem, to tydzień temu było chyba, jak prowadziłem tu poranek, chyba z Izą. To właśnie nie prowadziłem z ośmiolatkiem żadnym, którym nie wiózł samochodem, tylko z Izą, gdzie była mowa o gościu, który jechał kładem w Polsce i wiózł go trzynastolatek chyba, i tylko że goś miał trzy promile. No i komu to przeszkadzało? To no, no policji miał, to przeszkadzało. trzynastolatek miał trzy promile? Nie, ten gościu miał no trzy promile. Kurde, no to Policji może... to przeszkadzało, ponieważ jechali bez kasków. No, to, to akurat problem. No, to jest... U mnie i kaski to byłoby w porządku. E... Otóż e... ta matka, która wyjechała. Ta zła, wyrodna matka. Ośmiolatkiem. E... 8 chłopiec. Matka dziecka przebywała na tylnym siedzeniu wraz ze swoją trzyletnią córką. Jak ustalili śledczy, chłopiec prowadził samochód na polecenie swojej matki, 28-letniej, uwaga, Latoni Males Gale. No to nie chce być tutaj ten stronniczy. Ja wiem, że Na nie bank to była Afroamerykanka. Latoni. Ale na pewno zatrzymał ich patrol patro policji, no. zapukał w police, i license, Driving license and registration. Mówi, i nie mówcie mi, że matka siedzi z tyłu. Tak. Sprawdzić, czy nie ksiądz. O ej, to ośmiolatek, to nie. Tak było. Sprawdzi, czy nie pastor? Matka była pijana. Halleluja, chory pastor. Tak. Matka była pijana oczywiście. Pijana, pijana. Bo to jest pijana jak dosyka. bela. E, ja się zastanawiam, jak on sięgał tych pedałów, ten e, ośmiolatek. Błagam cię, bez takich tekstów. No, 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 bez takiego myślenia. No, ośmiolatek e, i LGBT. Jak ośmiolatek mógł sięgać do Klawisz na dole. Pomakowca. Klawisze to teraz trzeba będzie nazywać, żeby Właśnie, YouTube nie banował. Jakie są inne określenia pedałów w samochodzie? To, co naciskasz w samochodzie i jedziesz. Na przykład gaz. O, gaz. Dobra, zejdź. Gaz, hamulec. Dobra, Mordzia, weźmy do Wielkiej Brytanii i. Jak on, walki... on sięgał gazu. <noise> no to teraz Weźmy do tak Wielkiej Brytanii i walkę tak z silnymi seksualnymi deepfakeami, bo naprawdę. Brytyjczycy z tym walczą. Pamiętasz Case Taylor Swift ostatnio, Super Bowl? Otóż robili AI Taylor Swift, Super Bowl, jak ona jest grupa ludzi super bowl i jest to takie... <noise> I Bardzo bowl, <noise> bardzo super i ona z tym bardzo mocno walczyła. I trochę myślałem na początku, że będzie tutaj efekt stresant, że skoro ona mówi, żeby tego nie robić... Słynny efekt z słynnego wszyscy... zdjęcia, tak, przypomnijmy. Że, tak, że wszyscy będą robili dokładnie to, ale na szczęście nikt nie robił. No i w Wielkiej Brytanii nikt raczej już nie będzie robił, bo nawet za samo stworzenie czegoś takiego, nierozpowszechnianie, grozi już kara i to dosyć mocna. Więc y, trzeba uważać, jeżeli coś takiego się robi, Robi, a najlepiej tego po prostu nie robić. No to to polecamy najbardziej. Bo tego w, multum, tego w sieci jest multum po prostu różnych deepfake'ów. Ja się założę, że jest Jacka na pewno jakiś deepfake. Taki seksualny. To nie deepfake. To nie deepfake. Znaczy było deep, ale to nie był fake. Deep face chyba. Deep face. Dobra, nie słuchajcie, Facebook. ja chciałem tylko zaznaczyć, że y, nasza redakcja jest stronnicza i no. wiadomo, jakie to zobowiązania wychodzą. Wiadomo. Bo nigdzie w tych newsach nie było o tym, że u posła Czarnka na chacie była impreza Techno. No właśnie! No właśnie! Dobra. Zapomnieliśmy o tym napisać! Tak, była impreza techno. Mam nadzieję, e... że jutro o tym będzie. Wrócał. Ale wyszło, że jego tam nie było. No wiadomo, no. <gry> Zorganizował po prostu rejwy. Pojechał do Holandii. Logo. Zorganizował rajwy jakimś Dobra, słuchajcie, tutaj macie te. Macie tutaj patriotyczny rave robimy. Dzisiaj. W tej szufladzie jest e, kokaina, e, niżej są I... piguły no, te... i tak dalej. Chciałem zwróćcie uwagę, że tydzień temu. Ja po... nawiązuję do poseł, poseł Mejza... Poseł Mejza tydzień temu, pamiętasz, była impreza w Sejmie, co śpiewali o Grzegorzu Braunie, piosenkę. No. Widzisz, jak Mejza tłumaczył, że Nie. przywrócili tradycję parlamentarną śpiewania pieśni patriotycznych przerywanych żartobliwym repertuarem. No, żartobliwy repertuar. Tak, dlatego teraz patriotyczne rejwy u Czarnka będą. No, poseł Mejza to się lubi wytłumaczyć z różnych rzeczy. Dobrze, kochani, no. przechodzimy do przeglądu prasy. Zanim to nastąpi, jeszcze vlog Petrosa Psylosa, chyba. Tak mam napisane, ale być może coś innego, ale wydaje mi się, że Petros. W ramach eksperymentów, które już prowadzimy od niemal 70 lat, staramy się zbudować tutaj na Ziemi sztuczną gwiazdę, czyli odwzorować te reakcje termojądrowe, które są w naszym na przykład Słońcu. Przeanalizujemy dzisiaj, czy nam się to udaje, jakie są perspektywy tej technologii. Zapraszam. Fuzja jądrowa to proces, w którym dwa lekkie jądra atomowe łączą się ze sobą, tworząc cięższe jądro i wydzielając sporo energii. Zwykłe elektrownie jądrowe wykorzystują zjawisko rozszczepienia atomów np. plutonu czy uranu. Niestety. To produkuje bardzo dużo odpadów radioaktywnych, które promieniują przez nawet tysiące lat. A w przypadku fuzji jądrowej mamy ich stopienie. Jako paliwo są wykorzystywane dwa izotopy wodoru, czyli najbardziej rozpowszechnionego pierwiastka we wszechświecie. Efektem tej reakcji są niewielkie ilości helu, który jest akurat bezpieczny dla człowieka, i minimalna ilość odpadów radioaktywnych które akurat no, wypromieniowują się po zaledwie kilku dekadach. Także tam mieliśmy tysiące lat, a tutaj tylko kilka dekad. Do poprawnego działania reaktora są potrzebne ogromne elektromagnesy, które będą utrzymywały plazmę, która tam w środku się wytwarza, z dala od ścian reaktora. No i niestety takie kontrolowanie tej plazmy jest mega skomplikowane. Koreański reaktor KSTAR, nazywany zresztą sztucznym słońcem, ustanowił ostatnio nowy rekord, jeżeli chodzi o utrzymywanie plazmy w wysokiej temperaturze. Czytamy w artykule, że ta plazma jest utrzymywana w temperaturze 100 milionów stopni Celsjusza, czyli 7 razy więcej niż jest wewnątrz naszego słońca. Osiągnięcie tak wysokiej temperatury jest kluczowe dla utrzymywania stabilności reakcji wewnątrz. Tego reaktora i odpowiedniej efektywności energetycznej. Wyższa temperatura oznacza, że naukowcy są bliżej tego momentu, kiedy to reaktor zaczyna wytwarzać więcej energii niż potrzebuje tej energii do swojego działania. Dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Fuzja jądrowa jest uznawana za świętego grala czystej energii, tylko jeszcze trochę czasu prawdopodobnie minie, zanim w naszych gniazdkach będzie płynął prąd wyprodukowany przez tego typu reaktory. Na jakim jesteśmy obecnie etapie? No, mogę posłużyć się taką metaforą. Naszym celem jest lot na księżyc, a my nadal jesteśmy na etapie pierwszych samolotów braci Wright, które unosiły się przez kilka, kilkanaście sekund i... Lepsze konstrukcje dawały zaledwie kilkusekundowy dłuższy czas przelotu. Według jednych naukowców opłacalna fuzja jądrowa będzie możliwa dopiero za 10-20 lat, a bardziej sceptycznie nastawieni naukowcy mówią, że dopiero za 100 lub 200 lat. Także powinniśmy. Przyspieszyć poszukiwania tego niewyczerpalnego źródła energii i przeznaczać ogromne środki na rozwój tego typu technologii. Tutaj jest pewna też nadzieja w sztucznej inteligencji, bo gdy za parę lat sztuczna inteligencja będzie bilion, bilionów razy inteligentniejsza niż człowiek, to być może odpowie nam na fundamentalne pytania dotyczące konstrukcji takich reaktorów. W końcu będziemy mogli sprawne energetycznie reaktory budować. Jeśli te badania się udadzą, to będziemy mogli się obyć bez węgla i ropy naftowej, a panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe pozostaną jedynie ciekawostką historyczną. Taka ciekawostka, fuzja jądrowa jest kilka milionów bardziej wydajna niż spalanie węgla czy też ropy naftowej. Także te poszukiwania są naprawdę istotne, bo bez tego niewyczerpalnego źródła energii ludzkość po prostu nie będzie mogła dalej się rozwijać. Dzięki za dziś, widzimy się w kolejnym odcinku. Bum! Petros Psylos powiedział nam o przyszłości i o tym jak to będzie wszystko wyglądało, chociaż nie wiem do końca co powiedział, bo rozmawialiśmy tutaj z Krzysztofem Pieszką, który do nas przyszedł, bo wiedzieć coś w prasie piszczy. No. Dzień dobry. Czad odpowiedział. No, no. Manipulatory nożne. Manipulatory nożne. Mówisz o... Pedałach samochodowych po prostu. Czyli... Przęgle, gazie i hamulcu. Tak. I Dzięki. bób. Bób to jest typowo polskie warzywo. Bub, Bób. bób? bób. Tak jak powiedział nie powiedział internet, że bub, kochani, ja kocham bup. Bup jest polski. Uwielbiam bób. Ja – e, też. Kupić kilogram bobu i zjeść go samemu, bo kiedyś była walka u mnie w domu. Walka brat? O bub, czy walka brat? Mój na brat i e, mój ojciec e, robiliśmy miskę bobu i z niczym i z niczym Z solą, bub nie? Po <suszy> <suszy> no, prostu ale to totalnie. Akurat to jest ten dobry bupsmen. <suszy> dobry bupsmen. Nie <suszy> ma czegoś bub. takiego jak dobry bupsmen. Jest, to, bardzo do, dobry. Pupsman. Rzeczpospolita Dawaj, na początek. Zaczynamy dobrze. jak zawsze. Nasza eutanazja do tak Unii jest. Nie, entuzjazm, Nasz dobrze. entuzjazm do Unii Europejskiej słabnie. Aj, Od aj, aj, aj. więc aj. Mieszkańcom 27 krajów Unii Europejskiej zadano pytanie, jak oceniają wizerunek Unii Europejskiej. W Polsce ten wizerunek w 51% oceniany jest pozytywnie. Wygląda to całkiem nieźle, jeżeli chodzi o średnią, bo 47% ankietowanych. W Portugalii to nie dziwne, bo ocenia średnią. Na... Nie w Portugalii odciem... to 69% ocenia wizerunek <grym> Unii Europejskiej. 69, europejsk. wiesz o co chodzi? No no to, w Czechach 33%. Najgorzej, w Negatywnie tam jest najgorzej. Serio? Czemu? To jest XTest, to dziwne. Czesi tak mają. Co tam, przecież mają takiego śmietnika procenta oni Mi się wydaje, że oni mieli światowo, po prostu, zanim weszli do Unii, to było światowo zawsze. Wiesz co chodzi? Amerykanie przyjdęli wcześniej, no byli Niemcami. Ale wiesz, no też mówmy się jak jedziesz do Czech to jest fajnie prawda? czy byłeś kiedyś w Czechach żeby było nie fajnie na przykład nigdy no. Zawsze jest Ale, szereg. Szereg. to jest zasługa unii europejskiej czy innych Nie, nie jest zasługa unii europejskiej za, to jest zasługa Czech. Czech. Czechów z czego Czechów. to jest zasługa defenestracji praskiej zdecydowanie tych uwielbiam wtedy, defenestrację praską dokładnie wyrzucenia czego? tych gości Mam taką dziarę przez okno defenestracja praska no przez okno wyrzucili tam typów nie no, no właśnie nie anschluss anschluss An był w Austrii w 1938 roku 12 marca a Czechów to co było tak było. No, Starne. Operacja specjalna. Mi nie mówię akurat tego, akurat Myślisz, że oni by wiedzieli. <laughs> Patryk <laughs> by wiedział. A z Austrii! <laughs> Patryk jest w połowie Austriakiem. Dobrze, przejdźmy dalej. Rzeczpospolita to jest jedno. Nie wiem, czy kojarzycie dziennik dziennikarz prawna o tym pisze. 14 marca pojawiło się prawo, w ramach którego nie trzeźwi kierowcy, którzy spowodowali wypadek, no. tracą auto. No. no i w tym czasie stracili już 634 pojazdy, ale będzie nowelizacja tego prawa, ponieważ moi kochani, jest projekt nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada, że konfiskata tych aut nie będzie już obligatoryjna, a będzie jedynie fakultatywna. A, czyli fakultatywna, no, Uznaniowa. Tak, uznaniowa. Kurde, a my ciekawi, co się dzieje Dwa z tym, miesiące wytrzymaliśmy. Co się dzieje z tym, bo to... Miesiąc wytrzymaliśmy z tym prawem i już będzie bo... nie do końca. Tak. bo to jest od razu, wiesz, jesteśmy w Polsce, U... nie oszukujmy się, piękny kraj, tak. najlepszy na świecie. No oczywiście, że tak. Ale... Ale Polak też jest człowiekiem przedsiębiorczym. No i teraz patrz, auto, podzwonie, zarekwirowane. No. Wyklepacz się da, jeszcze by pojeździło, nie? No, myślę, na na, na Ukrainie gdzieś. No i teraz to tam się tym... Za... Ale Coś te auty trafiają na licytację. One trafiają na licytację. No. Na WOŚP. Na WOŚP. A później się płaci dodatkowo, co? No, o, podatek dochodowy. Tak jest. A potem zrobimy Co? Protokół zniszczenia. O, no no i się. wszystko jest. baranie liste. No, szerokim gestem. Stać mnie szerokim gestem. Także w ramach tego prawa o, o de, de, de. auty 7% mniej mamy wypadków w tym czasie w porównaniu do zeszłego roku, więc uznali, że to jest mało satysfakcjonujący wynik i ta, to prawo będzie znowu znowi realizowane. Czekaj, ktoś napisał? Pozdrow z New Jersey, wariaty. U mnie pierwsza 55 AM. Wariaci, pozdrawiamy i za, powiedz, czy widać tam y, gdzieś dudę? Co się z New Jersey? Bo w to New widać, Jersey? nie Tam Na pewno widać Trump Tower stamtąd, nie? Więc na pewno. Słuchaj, tak a propos, jeszcze tak wrzutkę na temat szanownego PAD. No. PAD. Wiecie, co znaczy Andrzej w języku romskim? Andrzej, imię Andrzej. Kurde, nie wiem, czy mi tego. Wojownik. Tak, 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 usłyszałem to. A? Bardzo pięknie. Dobrze, badamy gazetę poważną. Teraz najpoważniejsza, no a więc temat, o którym już rozmawialiście, znowu wsadzą, wąsi, wsadzą ich za kratki, a więc sprawa Wąsika i Kamińskiego. Zespalenie mają pojawić się wąta. dzisiaj. To już będzie recydywa wtedy. Tak jest. Kamiński o godzinie 10, Wąsik o godzinie 12 w prokuraturze, tam mają stawić. Dobrze, że nie 9? Ja się... Tam mają zostać postawione im zarzuty. To, jak to ja się z tego nie śmieję. Ja się śmieję, z tego będziemy mieli własną żelazną kopułę i sobie wyobraziłem, że nad polską. Tak, po, po tego pokaś... pokrywkę oddam pokrywę wielką do... To. Od woka taką tak. wiesz. Leci rakita. Boing. Dobrze. Oprócz tego mamy jeszcze. Mariana Schreiber Mariana przez Porzucał na przedmiot. Jesteśmy uratowani. Mariana wskoczyła w kamasze Marianna Schreiber, 32 lata, żona jeszcze, jest napisane Polityka pisu Kasza Schreibera. I tutaj mamy wywiad z nią, jak wskoczyła w Kamasze, tylko wydaje mi się, że to jest średnio aktualny wywiad, bo ona opisuje pobyt w wojsku, już było bardzo gorąco. Mamy kwiecień, więc wydaje mi się, że. To... Ale ona nie, nie poszła w kwiecień. Przecież było lato przez chwilę, przez tydzień, chwilę. Ona wtedy tak, poszła jak. No było ale jest kwiecień, bo w kwietniu wrzucają wywiad z nią o pobycie w wojsku na lato. Ona, ona w na teraz też była. W teraz teraz, teraz była? I teraz było bardzo ona... gorąco? Było, no 30 w czechach byłeś? Byłem, Słuchaj, bo tam jest Ona, 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 no tak on powiem, ona z rozpaczy po akcie rozstania z niedoszłym prezydentem Bydgoszczy. No. Prawda, brała udział we freak fightach na Klaucie. Była, powiem. musiała. Nie udało jej, jej się, sytuacja, że się obić, obić facjaty z Małgorzatą Magical. Z Gochą, tak zwaną. Tak zwaną, no. Nie doszło do walki. I dzień po tej gali Cloud Marianna wzięła córkę, poleciała do Tajlandii żeby się zresetować i pisała słuchasz. o tym, że jest w Tajlandii. Pisała o tym, że jest w Tajlandii, że mąż był zazdrosny. I wróciła i w Kamaszy, w Kamasze. No dobra, A, w takim razie opowiadała jak pół w Kamasza. Ona nadaje mordo z tego. Pani redaktor Natalia Bet zapytała Mariannę, czy mogła liczyć na dietę sportowca. Na co Marianna odpowiedziała, że ja w ogóle ciągle jestem głodna, bo robi masę od dwóch miesięcy. Masę robi? Od dwóch miesięcy robi masę. Masę też ma walczyć. Może ona go rozpracowuje, właśnie. Ona jest tajniakiem, którego nie się dieta poselska. Mówię sobie, że dietę sportowca. Właśnie, to właśnie się wysprzęgliła, że robi masę, że jest tajniakiem i go rozpracowuje. A na pytanie, czy jest teraz Pani żołnierzem Wojska Polskiego w służbie czynnej odpowiedziałam, mnie najbardziej interesują kursy i szkolenia oraz służba rotacyjna, bo mogę je pogodzić z pracą, freakfajtami i domem. W takiej ale kolejności. Ale pogodzić, ona, jest 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 proszę. ona jest Wojska Broni Terytorialnej. Proszę? One jest z Wojska Broni Terytorialnej. No tak, dlatego tutaj tłumacz odpowiada na to pytanie. To jest to jakiś czas temu... Przy jakiejś okazji, jakieś właśnie. nie, no, to na, to na konferencji cloud. Poznałem no. gościa, jednego z który jest wojskowym na co dzień. Cześć, co to znaczy, Bardzo sobie, bardzo narzekał no. na, jej, na jej aktywność wojskową, bo cały czas musi jej podobno telefon zabierać, żeby nie wrzucała, wiesz. Relacji. Relacji, bo Pod relacje. Fakt podaje, że będzie gorąco. Ale kiedy w latach. No, no, no i podają, że no, będzie ponad 30 jest... stopni. W lecie? Tak. A nie ja, ja nie wrogą, porządek. Porządek. że będzie odwrotnie, właśnie. Że będzie zimno? No to zaskarż. Ja bym wolał zaufać faktowi. Tu jest informacja bardzo ważna, nie że Krzysztof Rutkowski nie spodobał się internetu. Jak to jest możliwe? Chodzi Ktoś o to, że Krzysztof, Krzysztof Rutkowski na swoim Instagramie nie rapował pakistańskie disco. Poczekajcie, 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 muszę sprawdzić, bo tu mam schowaną... Co on ma? Co ma? Tu mam upominek dla, dla... upominek dla osoby, bo miałem wysłać. Tu jest Czapajew bo robiliśmy, no. robiliśmy zabawę. Zabawę robiliśmy i nie ma nagrody, tylko jest nie upominek. Jest upominek. Tak, nie, nie jest. wysłany <laughs> jeszcze, bo nie wysłany Krziku, bo nie dałeś adresu. Bo dopiero czekam na ten adres. No właśnie, więc w niedzielę będzie wysyłany, żeby tak. było, że my nie wspomnieliśmy. Adresi? Oryginalny. Dobrze, więc pan Krzysztof Rudkowski śpiewał pakistańskie disco popka, znacie? No wiesz co, znam jakieś disco popka, ja popka ale... Zakochało w nad... się w mula, czy? W wykonaniu no na dwa oficjalki. Hał, 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 hał. Dobrze, więc Krzysztof Rutkowski śpiewał do... pakistańskie disco, uh, uh. internauci go skrytykowali za to, że już nie, nie jest detektywem, że już nie hmm, jest. kiedyś pociągały ich akcje Krzysztofa Rutkowskiego, teraz... Lecimy. Gleba! Wiesz z kim tańczysz? Wiesz z kim tańczysz? Sex to, to już nie robi tego, pan Krzysztof Rutkowski. Nie wjeżdża powie... na adres na bombach? Nie, teraz to bardziej... To ja nie robi halo? Wiesz co, teraz... nie ja widziałem, jak na się że... ze stadionu Lecha Poznań. Ze, Slabu... ze Slabu... Skupia się bardziej na swoim wyglądzie, na tym, żeby ładnie się ubrać, żeby uczesać się ładnie. Ale to widać, I że co... naprawdę przykład... Udało mu się... Przykłada... Się. 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 Człowiek sukcesu. No tak, człowiek sukcesu. A więc to możemy przeczytać, szanowni panowie, wy. w fakcie przejdźmy jeszcze na no koniec... No daj, daj, daj. Do daj, ekspresu, daj. bo... Daria czeka na oświadczyny Prota-Siewicza. Ach tak, Daria, wspominaliśmy o tym. nam szczyt, takie rzeczy zostawiasz. Co? Zamiast dziąsłów wbił się w mój. No to zostawmy to Lepiej nie, nie na poranek, słuchajcie Chociaż y, fakt nam serwuje to w poranek no, Słuchajcie, Super Express, Daria Czeka Na oświadczyny Protasiewicza, bardzo ważne teksty Naprawdę? Jednej z największych gazet codziennych w Polsce Oświadczyny Jacka Ja sobie 50, pozwolę przeczytać lit Są parą od dwóch lat, wzajemnie serw serwują sobie romantyczne śniadanie, obiadki i kolacje oh. Po prostu się kochają i nie widzą poza sobą świata Nic dziwnego, że jak dowiedział się Super Express, Chcą sformalizować swój wiązek Daria czeka na Jacka, jest w niego bardzo zapatrzona, nie mogą bez siebie żyć. Opowiada w rozmowie z SuperExpresem, informator. Czyli... Czemu nie wiesz, że e Edyta Górnia chce zostać, zostać tajką? tajką? Jak to, to jest Breaking jest. News? Przepraszam. Czyli dobrze, czyli Daria wychodzi na to, że zaczęła być z Protasiewiczem, kiedy miała 22 lata. Lat. Tak jest. On miał czyli... wtedy 55. Tak czyli jest. To jest Borysiewicz skończył 69 lat. Kto? Borysiewicz. Wczoraj. Mhm. Wczoraj, Wczoraj, tak, tak wspominałem o tym. Wspominałem o tym, bo Borysewicz jest osobą, która wiadomo co zrobiła. Co zrobiła? No pokazała wiadomo co. Budziło mnie pokolenie, możesz powiedzieć. No, no a to nie, to akurat pokolenie, to ostatnie. <grystanie> <grystanie> Dlatego jest ostatnie to pokolenie, bo było na tym dniu dziecka, gdzie był Borysewicz. Także jest. będzie ślub. Oprócz tego Maryla Rodowicz wraca na trasę koncertową, 30 koncertów od 13 maja, w tym czasie ma zrobić 1,5 miliona złotych. Szanowni panowie, To przepraszam. Maryla Rodowicz. Ale półtora miliona za ile? Bo podobno za jeden koncert, tak podaje Super Express, dostaje 50 tysięcy złotych, tak więc razy 30 koncertów. A jeszcze niedawno utyskiwała, że pieniążków nie ma. No właśnie dlatego że bo... te koncerty. No bo też no nie ma koncert, bo ona generalnie jest świeżo po operacji. Miał jakieś zmiany na płucach, te zmiany zostały wycięte. Oj. Proszę bardzo, tak dzisiaj Marley Rodowicz wygląda w wolnej chwili i wróci I na trasę koncertową. No. 30, 13 przepraszam, maja wraca do, na, na trasę koncertową. Na dniach czego? Na dniach maja. To, to jest z okazji pewnie łatwiejszego. Ja ja ciekaw jestem, jakby zrobić taką trasę koncertową Marley Rodowicz biletowaną, no. a nie po dniach miast. Mm -hmm. To ciekawe, jakby to się miał być w Stanach Zjednoczonych w kwietniu, niestety z powodu właśnie tej operacji musiał odwołać swoje występy. Tak ja mówiłem, 13 Morda, maja Denis Rodman ma urodziny, więc ja no mam na ja mieć urodziny? W czerwcu. Będę, jak dostanę potwierdzenie, to będę musiał się z Wami na chwilę. Będzie kosz, jakby na... zastąpić. Ale, Myślę, ale jaki koncert w czerwcu? W Ameryce. W Stanach Zjednoczonych. W Ameryce? A co, nie wrócisz do tego to... No, pewnie, U, US Air Force. Ale koncerty Marilyn Rodowicz mają być przeniesione, więc może razem jakieś. Ale wiesz, Pola, bo... ty, wiele razy koncert, miałem koncert. w Ameryce i to. Za... Ta... Znaczy, miałem kiedyś, ale potem parę, znaczy, parę razy. No, był taki przypadek, jest taki organizator Jeff. You know Jeff? Jeff? O, Jeff, co się... w kawałku kręci mi dupą. To on zrobił mój koncert. <laughs> A, w, Amery <laughs> w Ameryce zrobił mój koncert, powiem wam. Plakaty zrobił, bilety zrobił, nawet sprzedał te bilety. No. Tylko zapomniał mi powiedzieć, że ten koncert zrobił, nie? Aha! Ty... Zainkasował i tam. No i potem parę razy piosenki? już ktoś chciał robić mój, co? A puszał twoje piosenki na tym koncercie? No, ale swoich nie puszał, nic nie puszał po prostu. I teraz właśnie dotarł do mnie plakat mojego koncertu, więc jest szansa, żebym tam grał. Tylko jeszcze nie mam, wiesz, wizy. A mam trzeba estran... mieć widzę jeszcze w, do Stanów? Nie, Pojęcie, ale że żeby zarobkowo występować. Aha, z... okej. Okay. Jak, jak cię złapią, no to Donald Trump cię do jail list. Forget about USA, it's, it's, it's gonna kill him. <laughs> Może ci, wiesz, w, zapłacić w barterze jakimś, nie? Jakbyś chciał, żeby zapłacił kukurydzo? Jak Jakbyś chciał sobie wybrać. W barterze płaci Ci Donald Trump, co wybierasz? Ford F-150 nowego. Tak? Stremu. Raptora? Nie, nie Raptora, normalnego. Tak to zwane... Ja bym chciał, żeby Donald Trump był w Trump Towerach. Trump Towera? <grym>, Trump Towera? <grym>, waluta Donalda Trumpa w Trump Towerach. <grym>, no tak mogłoby być. Trumpka to jest wszystko, co my mamy tutaj. Tak, to jest wszystko, Trumpka. co my mamy, tak więc pianie kierowcy, kierowcy będą mieli łatwiej, i Radowicz też będzie miał łatwiej, generalnie wszystkim będzie żyło się lepiej. A wygląda, jakby zawracali. No właśnie, jej nie zawracają. Mm -hmm. I to już zostawmy. To już zostawmy, tak. <laughs> Widzę, który temat chcesz, żebyśmy zostawili. Ten zostawmy. Tak? E, dobrze. I ten superaczek jeszcze tam. Mówisz, że coś tam jeszcze wyłowisz? No, chciałem zobaczyć, no wiesz, Proszę. jedyne miejsce, gdzie mogę zobaczyć pracę ja drukowaną. E, no no obcujemy, wiesz, z kulturą wyższą. Rozumiem tutaj. W Co Twoim programie? zdaniem pominąłem, a było istotne? Już ci mówię. O. Nie wylosuj jakiś artykuł, uwaga. Strona Czekaj. i ciach. No to to są najlepsze, takie plus na szczycie, na to, szczycie. Było. To, to było, z tym premiera urzędnikiem. No wszystko wiemy. trzeba rozmawiać także z Trumpem. Tak, Nie że z Trumpem. miejsca na miszkę... o, to, trzeba porozmawiać z Trumpem, dobra. To amerykański, Amery Amerykanie Zobacz, mają jest po to amerykański Super ekspres. I jest Amerykański Superekspres i pojechał do Trumpa. No bo tak? to jest dla Polonii, nie? Ten tak jest. Super ekspres. Oczywiście. To, jest ten. to? Widzę, że tam. No to nie. Tego nie czytaj. Dla, dla matki Kaczyńskiego też drukowali. Tego gazety. nie czytaj. Tego nie czytaj. Eee, to, to w ogóle jest takich parę tekstów, które. Słuchajcie, nie ale jest to kuchnia dla oszczędnych, <laughs> rolatki z cukinii i zraziki drobiowe w sosie pieczeniowym. Więc to polecamy. Cukinii fajne, polecamy tak. też, żebyście zostali z nami dalej. Wierzba zabiła mi brata. No to. O! Bociany wygrały wojnę o gniazdo. To już dzisiaj było Bociany, Tak? Tak. No był bocian. A był biały bocian. Był, był biały. rzeczywiście. Yy, materiał, fragment biznesowego zera. Zapraszamy serdecznie. Yy, a po nim nasz gość. Znacie pewnie powiedzenie: zatrudniaj wolno i zwalniaj szybko. Sam często do niego się odnoszę, ale słuchajcie. Szybko nie oznacza bez przygotowania. Bez przygotowania, to znaczy, no, pewne rzeczy związane z procesem rozstania się z tym pracownikiem trzeba zabezpieczyć. To znaczy, jeżeli to jest instrukcja do kogoś z księgowości wewnętrznej albo zewnętrznej, Pani Halinko, zwalniamy mechanika. Jak? Szybko. No to, to nie jest odpowiedź na pytanie, jak zwalniamy, bo choćby metod rozstania się czy sposobów rozwiązania umowy o pracę czy stosunku pracy mamy co najmniej kilka. I na stronie biznes.gov.pl znajdziecie pięć takich metod. Już Wam tutaj wrzucam oczywiście grafikę i linka, które pokazują, w jaki sposób można zakończyć współpracę między pracownikiem a pracodawcą. I są to rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, no i oczywiście też, no trochę jest zupełnie no, inny przypadek, tak bym powiedział, Poprzez wygaśnięcie stosunku pracy. Więc ta informacja, że się rozstajemy, no, będzie czy decyzja będzie generowała ileś kolejnych decyzji. Tu mówimy tylko o tej formie, ale jeszcze przecież ten pracownik ma pewnie jakieś otwarte kwestie. Być może realizuje coś dla swojego klienta, twojego klienta zarazem. Może jest w jakichś projektach, może ma jakiś sprzęt, może ma jakieś dostępy. No, szybka informacja i załatwianie sprawy z pracownikiem, a potem załatwianie tych rzeczy jest absolutnie. Niewłaściwa, to znaczy kolejność powinna być taka: wszystkie kwestie muszą być przygotowane, a dopiero potem idziemy do pracownika, z nim o tym porozmawiać. Nieraz widziałem sytuację, gdzie na łapu capu szef chciał doprowadzać do zwolnienia, nie miał pojęcia o dniach urlopowych, o okresie wypowiedzenia itd., itd. Jeszcze raz, działanie bez przygotowania będzie działaniem kosztownym, więc najpierw robimy sobie analizę wszystkich kwestii istotnych, które Potem też pracownikowi trzeba będzie przedstawić dotyczących formalnych kwestii związanych z jego zwolnieniem. I wróciliśmy. Udało nam się jakimś niesamowitym technologicznym postępem. Przeskoczyliśmy prosto do studia. Z nami jest Marek Magiera, ekspert jednego z największych producentów monitorów w Polsce, Yama. Dzień dobry, to Poczekaj, poczekaj, tak po, po, poczekaj, poczekaj na wstępie, Marku, bo on powiedział, że jednego z największych producentów monitorów w Polsce. Mhm. To jest ich więcej? Jest. Myślę, jak Jest. Że to? jest. To, to mamy polskie monitory, to ja nic o tym nie wiem? Tak, tak? Nie. <grym> nie? <grym> to nie są polskie monitory. Tylko. składane. Tylko że w Polsce. A, jeden, jeden, z z jeden z największych. Y monitorów w Polsce. Jeden z największych monitorów w Polsce. Jaki jest największy monitor? 105 cali. Uuu. O, no to duży. No A taki zakrzywiony? Nie. 30, 45. 45 stopni. Cali. Nie. W sali. 45 A, 45 zakrzywiony 45 jest, jest najbardziej. zakrzywiony najbardziej, okej, okay, dobra. Tak, bo rozmawialiśmy o, o jaki jest największy zakrzywiony. Ja mam ja ma 30 chyba taki zakrzywionych. Ja nie wiem ile mam. 30 coś to bydlaki wielkie są. Zapraszamy do Wrocławia, do naszego showroomu, przetestujecie. O dobrze, akurat masz pecha, bo zaraz będę. Dlaczego pecha? Bardzo dobrze. Ma, masz to pecha, jak... bo będę samochodem o, ciężarowym. To, no to trzeba będzie zrobić wizytę przedłużoną z noclegiem. A to właśnie będę już na takiej. Zab pójdziemy na starówkę, pokażę Wam ładne kamienice. No. Ja widziałem tam nawet ich bramy. I, i Jasek Sutryk już o to zadbał, żeby było ładne. Tak jest, ale oczywiście możemy się pięknym miastem pochwalić. Tak, ja bardzo lubię wyglądać. Dobra, Przez tam jestem monitorów. gościem, więc polecam serdecznie to miasto. Natomiast jeżeli nie chce się ruszać ze swojego miejsca zamieszkania i też nie chce się ruszać za bardzo z domu, no to pozostaje nam pracować zdalnie. Jak to wygląda w tej chwili z pracą zdalną? Bo wiadomo, że kiedy przyszła pandemia i kiedy kiedy byliśmy zmuszeni do tego, to zostaliśmy postawieni po raz pierwszy tak na dobrą sprawę przed tym, że nagle nie jedziemy do pracy, wręcz nie możemy pojechać do pracy, tylko musimy to robić z biura. Niektóre rzeczy domu. oczywiście tfu, z domu, niektóre rzeczy oczywiście nie dało się zrobić z domu, no bo też niektórzy mają taką pracę, ale w większości wypadków okazało się, że te wszystkie spotkania, które były, mogły być mailem. I, e, tak. I czy coś się zmieniło, czy zmieniło się coś w mentalności ludzi w tym zakresie? Wiesz co, mailem i nie tylko i wyłącznie mailem, bo, bo poruszałeś bardzo fajną kwestię. Mi się wydaje, że my na chwilę obecną jesteśmy w takim etapie, gdzie każdy mentalnie i w ogóle w pracy zawodowo wchodzi w tą, w tą, w tą strefę pracy hybrydowej. Mhm. Jest to jakieś, jakby takie dla, dla nas nowe otoczenie pracy. I teraz... Z mojego punktu widzenia, jak rozmawiam z ludźmi, czy z klientami, czy z naszymi współpracownikami, to generalnie rzecz biorąc praca hybrydowa to trochę wygląda tak, że taki Mareczek jak ja leży sobie w chacie pod kołdrą, w swojej piżamce, otwiera oko 7.59, robi w laptopie power i o godzinie 8 jest w pracy. Mhm. No ale nie do końca tak to wygląda, bo ja na przykład z perspektywy pracy jako producenta monitorów i współpracujemy na wielu płaszczyznach. P współpracujemy z dystrybucjami, z partnerami, i nagle okazało się, że ten czas pandemiczny nie tyle, ile pozwolił nam pracować z domu i nagle znaleźć rozwiązanie, że możemy wygospodarować trochę miejsca w chacie, żeby popracować. Oprócz tego, że mamy tutaj Pampersy i kaszkę dla małych dzieci, a z tyłu siedzi żona zdenerwowana, bo ona w ogóle nie ma co robić, bo na przykład jej praca nie umożliwia pracy mhm. zdalnej. Ale oprócz tego okazało się, że mentalnie jesteśmy się w stanie przestawić i na przykład nie ma teraz problemu, żeby dzwonić się. Przy użyciu wszelkich aplikacji mobilnych do, do, z klientem, którego mamy na przykład ulokowanego w Czechach, na Słowacji, w Litwie, w Estonii czy w Ukrainie. Yy, I to jest tak naprawdę moim, z mojego punktu widzenia też pewien rodzaj przeskok mentalny. No bo przecież kamery w laptopach mamy od. Mam. Wielu, wielu lat. Tak? Tak, ja, ja, ja. Internet w Polsce też. Ale to chyba zawsze było fajne pojechać do klienta do Czech na przykład, nie? No, <grym <Delegacje>. <grym <grym oczywiście, ale teraz ta delegacja nabiera jeszcze większego smaku, bo wszelkie sprawy biznesowe załatwiamy online, no, a jedziemy okay. tylko no, no, dobra, to no, no, tak. że kurtuazyjnie, że tak się wyrażę. Poznać się bezpośrednio. Tak, tak, tak. A ty u nas dzisiaj w delegacji jesteś. Kurtuazyjnie. Kulia. Z Wrocławia. Z Wrocławia. A pisali właśnie ludzie na czacie, że o Magiera z Wrocławia, to wszystko no, no, pasuje. to jasne, masz jakiś. A ty jesteś skoligacony z ma z Magierą? Ani z jednym, ani z drugim. A który z drugi? Jaki jest pewnie? Jest dziennikarz i był kiedyś sportowiec, kolarz. – A nie to na ja my mówimy o, o producencie. producencie e, to też nie. Ale byłem o to podejrzewany. Okay. Także miałem swoje Nie 5 minut, 30 sekund sławy. A czy... To o którym śpiewał? O którym śpiewał ten? Który? No, kto jest? To jest Sławomir? Sławomir? Ma no, piosenkę taką. A że Megiera Zwyko, to była. Megiero, zwykła penero. No Megiero to była. Megiero? Magiero? Magiero? Tak? Myślałem z e... Magiero. A czy praca w domu? Nie... To też nie ten. Czy praca w domu nie obniża naszego potencjału, bo ja na przykład jestem osobą, która Dużo pracuję w domu, bo dużo piszę i tak dalej, ale zwykle, jeżeli potrzebowałem się skupić, to musiałem wyjść z tego domu, bo miałem wrażenie, że tam wszystko mnie rozprasza. Wiesz co, e, amerykańscy naukowcy przeprowadzili o! takie badania. Nasz, stara gadka, no, Przeprowadzili takie badania, że praca zdalna, czyli zaznaczam, zdalna w 100%. procentach Czas poświęcony na pracę tylko i wyłącznie w domu może powodować obniżenie jakości pracy. Ale z drugiej strony amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania, że praca hybrydowa, czyli łączona jesteśmy na przykład 3 dni w biurze, dwa dni w domu albo odwrotnie, mm. wspomaga, wspomaga jakość pracy i w to, w jaki sposób funkcjonujemy, mniej więcej od 4 do 6%. Czyli to jest zawsze jakieś znalezienie tego środka, nie? Więc to też zależy od człowieka. Ja pracowałem jeszcze w, 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 w pracy zdalnej w takich czasach, gdzie, jak mówiłem, że pracuję na home office, to wszyscy myśleli, że to jest spółka córka NASA i robili. O! 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 Także, <laughs> także, także ja mam trochę inne spostrzeżenie na to. <laughs> spółka córka NASA. <laughs> także, także ja mam trochę inne spojrzenie na to. Yy, myślę, że to jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Jeżeli to komuś służy, jeżeli komuś to pomaga w pracy, żeby na przykład skupić się, bo ma, takie elementy w swojej pracy, gdzie wymagają wyjątkowej kreatywności, prowadzi jakiś projekt, i faktycznie gdzieś tam kto, ktoś podchodzi cały czas, i a ty widziałeś, co się tam wydarzyło wczoraj na TikToku, i zaczyna ci to denerwować i przeszkadzać. Faktycznie ten czas spędzony w domu e, będzie, będzie dla niego bardziej e, produktywny. I teraz... no tak, ale jest mniej socjalny wówczas, nie? Dlatego te trzy dni w biurze. Mhm powinny zrekompensować ten czas. Więc, nie więc... pożegali się innymi współpracownikami ich nie musieli nienawidzieć potem. Nie, no powinniśmy wszystkich lubić. No właśnie dlatego. właśnie dlatego Idealnie. Manować pozytywną Bo nerwę. jak za długo po prostu przebywasz z kimś, to może ci działać na nerwy, prawda? E, to samo w domu. No gorzej <gorszy> jak żona ma hybrydową pracę. A myślicie, że jak, się... ten, jak pojawiła się opcja pracy zdalnej, to ilość lewych L4 spadła? No, bo w sumie jesteś na chacie, to nie... No tak, możliwie, jak L4, tak. jesteś na lewym L4, czy tam na L4 w domu, to już Możesz to... niby siedzieć na Zoomie, ale grać w Twoja GTA bo praca, to nie tylko, że komputera nie włączasz, albo się nie logujesz po prostu. A to słuchaj, też ciekawy temat poruszyłeś co do, wiesz, ja co do L4, L4. Co do L4. Yy, odnośnie właśnie pracy przy komputerze, pracy zdalnej, czy to też pracy z biura. Ile myślicie, że w zeszłym roku 2023 dni wolnych z powodu bólów mięśniowych, pleców ogólnie spłynęło do ZUS-u? Jerzy, no, o, nie no. pleców. O, takich wiesz. Dużo. Znaczy tak. Jest, więcej. Musimy mieć ponad 40 milionów. Czter... To jest to więcej niż ludzi. I to jest 70. Na świecie ludzi nie ma. 40 milionów dni. Do ZUS-u. Do, do ZUS-u. 40 L4. milionów dni? Tak. I teraz słuchajcie, to jest 17% całości. Zwolnień L4. A bo na pewno musimy wziąć pod uwagę, że każdy po 30 roku życia to już go plecy bolą. No oczywiście. A co nie boli po 30 no bo roku nie. życia, nie? Życie. Tak. Także ogólnie. Ja aż... wiem, co nie boli. To, że rychu ja uczciwie zarobił. Dokładnie. A nie znał tego. A to, to pozna, nie wrócił. Wrocław nie, poznań, to nie. I, I słuchajcie, teraz jest taka sytuacja, że oprócz tego, że jakby rozmawiamy w kontekście pracy hybrydowej i pracy zdalnej z domu. I to, co powiedziałem przed chwilą, że też zmieniło się w, me w naszej mentalności komunikacja między partnerami, między producentami i między dystrybutorami. Czyli mamy teraz tą świadomość, że to nie jest żaden problem, żeby sobie na przykład w regularnym kalendarzu ustawić co dwa tygodnie. Konferencje z naszym dystrybutorem z Czech czy, czy, czy z Litwy. Dystrybutor to, z Czech, to dobre. To ob... <laughs> Albo z czterech. A, a dodatkowo, dodatkowo też do tego, sami e, pracodawcy i firmy też zmieniły swoją strukturę, mm. jeżeli chodzi o powierzchnie biurowe. No, w bardzo zmniejszyły. Wielu, tak, zmniejszyły. W bardzo wielu firmach mamy teraz tak zwany e, system rotacyjnych biurek, czyli w poniedziałek chcesz być w biurze, w środę, w poniedziałek wchodzisz w system, klikasz sobie, że rezerwujesz. Które Wolne? Tak, które biurko będzie wolne, wybierasz. I to już nie jest twoje biurko, czyli nie masz całego swojego stanowiska przygotowanego ergonomicznie pod siebie, że masz po I pod, pod przynosisz dłużek. ten karton, co jak zwalniają w filmach, zabierasz karton, zresztą przychodzisz z. Co dzień trzeba go rozłożyć. Tak, I Co dzień rozkładasz Albo przychodzisz na stanowisko, na którym wczoraj pracowała osoba, która ma metr 70, przychodzisz ty, wielki chłop, metr 87, siadasz i wszystko Skąd jest że 87 jak trafił. Powiedzane. Wiem wiele rzeczy jeszcze. O! <laughs> I, I przychodzisz, siadasz i na przykład pochyl się bardzo cię proszę. No, ciekawe. No, ciekawa, no i powiem. ile waży teraz twoja głowa? Nic, bo jest pusta. <laughs> Słuchaj, teraz. Nie mam pojęcia, ile waży moja głowa. Słuchajcie, normalna głowa waży mniej więcej 4,5 kg. Kilo... No? Mniej więcej waży 4,5 kg. No. W momencie, kiedy się pochylamy, chodzimy z telefonem, tak, tak, to ta waga wzrasta w tym momencie. robi już wzrasta... garb tutaj? Tak. Do... I nie ma nie jesteś wdowcem, nie jesteś po 50, Ale a, a garb już masz. No dokładnie. Bo w tym momencie, kiedy patrzymy na yy, telefon. Telewizor, cokolwiek, czy te laptopa, tak jak ty przed chwilą, głowa potrafi ważyć nawet 27 kg. Ja jeszcze lepiej, bo ja zwykle, jak na przykład coś piszę, to piszę sobie siedzę po turecku i mam laptopa położonego na poziomie właściwie nóg, jeszcze niżej, więc tak siedzę wtedy. I też piszesz po turecku. No. No i słuchajcie, właśnie w związku z tą całą sytuacją, o której teraz sobie ładnie porozmawialiśmy, ministerstwo wprowadziło nowelizację. Ja turecku. wiem, jaka jest nowelizacja, jest akcja głowa do góry. Głowa... Nie patrz w górę. Tak. To film Adama MacKaye. Patrz przed siebie. Patrz przed siebie. Dokładnie tak. Wprowadzili nowelizację, jeżeli chodzi o ustandaryzowanie BHP pracy na stanowisku monitorowym. I teraz, żebym się nie pomylił, poczekajcie. Monitoring chwile. po prostu tak zwany. Tak jest. I teraz, żebym się nie pomylił, poczekajcie chwilę. Wygląda to w ten sposób, że górna krawędź monitora nie, po, nie może być niżej niż wysokość naszych oczu. Mhm. Czyli laptop, który którego używasz, powinien być tak. Mhm. I teraz mamy dwa rozwiązania. Jeżeli na stanowisku pracy korzystamy z rozwiązania mobilnego, czyli, jest, czyli mamy mowę tutaj o laptopie i 50% Twojego czasu spędzasz przed monitorem, przed ekranem, to albo powinieneś mieć taką podstawkę pod laptopa, żeby mhm. ten laptop był na wysokości oczu i powinieneś dodatkowo być wyposażony w klawiaturę i w myszkę, albo posiadać monitor, który, tak, który umożliwi Ci tą regulację. I teraz e, bardzo ważną kwestią jest to, żeby właśnie monitor posiadał wszystkie te elementy, o których wspomnieliśmy, czyli możliwość regulacji wysokości, mhm. możliwość obrotu we, według włas, w, w, w stosunku do własnej osi i kąt pochylenia. Czy i ja mam w swojej ofercie takie monitory? Ale oczywiście, że ma. Nie, Słuchaj, no, zaskoczyłeś. Ale tak leżysz na przykład i masz monitor na sobą, i tak. Pip, 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 tak, ty... ale my nie dajemy gwarancji, bo nie mamy takich chwytów, żeby pomieścić okay. na swicie. Bo y, już drzwiami ja wyobraźni widzę, jak tam. Jak to spada? Inżynier źle to zamontował i leci na mnie, nie? Tak. E, także wracając do tematu monitorów. Oprócz tego, obraz powinien być przejrzysty i klarowny, czyli to, co wyświetlane jest na monitorze, powinno być czytelne powinniśmy mieć i łatwość w, w, w regulacji jasności, natężenia światła, kontrastu kolorów, etc. I oprócz tego monitor... I kruzik szef idzie, który zmienia ci widok z gierki na pracę, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Tak, 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 właśnie. No to i wtedy musisz zmienić parametry, no bo oczywiście trzeba dostosować, żeby obraz był wyświetlany no, oczywiście. ładnie. Excel od razu wchodzi i wiesz. Tak. I oprócz tego monitor powinien wyświetlać ten obraz przejrzysty, klarowny. Dodatkowo nie powinien posiadać żadnych elementów przerywania, rozrywania się obrazu, czyli ten obraz, który jest wyświetlany, powinien być jak najbardziej, jak najbardziej płynny w mm -hmm. swoim działaniu. Nasze monitory i jama posiadają, w, wszystkie monitory są wyposażone w system redukcji niebieskiego światła, który już na pewno znacie no ze smartfonów. To, żeby, po to, żeby nie, na noc sobie tym nie ładować oczu już, i mówić Już szyby niebieskie od monitorów, ale to nie były jama. Siebie niebieskie! Małgorzata Ostrowska. Ona to przewidziała, ona przewidziała tę te technologię. Zaraz A? będzie meluzyna, coś, coś z meluzyną na pewno. I to był prawdziwy produkt placement. No. I słuchajcie, dodatkowo. E... Telewizorów w stepach nie było, a no oni śpiewali. A oni produkt? już mieli. No właśnie, właśnie. No. I dodatkowo. I to sobie niebieskie od telewizorów, a telewizory czarno-białe, ty, to jest. Przewidziała wszystko. Przewidziała tak, wszystko. Tak. No to skąd te niebieskie światło? tam? No ja nie wiem, to małgorzata jest troska trzeba to zapytamy. Ona to wymyśliła w ogóle Blue Light. Mało co no, o tym wie. Projekt Blue Light po prostu wymyśliła. <laughs> Projekt Blue. A, i w, w ogóle piosenkę Ambluda, i to oni ściągnęli Eiffel 65 od niej. Potem. No, piękna piosenka, wychowałem się na dance. Na, nieważne. <ścoughs> wychowałem się na dancing. <ścoughs> I oprócz tego, bo nie dokończyłem o tym przejrzystym no. obrazie, który nie przerywa się i jest, i, i, i jest, i jest płynny. Oprócz tego wszystkie monitory posiadają e, funkcję redukcji migotania światła, to nie polega na niczym innym, jak, re, jak regulacją natężenia prądu, e, do, która, która dostosowuje jasność ekranu, czyli przez to e, uzyskujemy przejście przez aplikację, nie wiem, oglądamy film, czy projektujemy coś w kadzie, albo w, pro, w innych pro, programach graficznych, gdzieś, gdzie ten obraz powinien być przejrzysty i nie powinien się prze, prze, przerywać, prawda? Nie powinien, nie powinien no być my to nazywamy fachowo takich, e, takiego efektu porwania obrazu. E, te wszystkie nasze monitory posiadają te featuresy, także jak najbardziej wspomagają tą pracę e, i ułatwiają e, korzystanie z monitora na co dzień w takim wymiarze 8-9-godzinnym, nawet 10-godzinnym. Słuchaj, ale wiesz, y, od paru lat y, obserwuję u siebie, zwłaszcza, ale myślę, że to nie to jest tylko mnie, takie zjawisko, że odruchowo już. Chcę palcem coś zrobić na monitorze. Czy teraz są monitory już dotykowe? Jasne. Monitory dotykowe mamy od 10 do 105 cali. Od i ro... 10 cali? Od 10 cali. Tak, na przykład zastosowanie znajdują w systemach kolejkowych, w systemach do rezerwacji sal, gdzieś, gdzie pracują, mm -hmm. gdzieś jest biuro, gdzie no. pracuje bardzo dużo ludzi. Mamy kilka sal konferencyjnych, żeby nie było tak, że nagle się utworzy kolejka przed wejściem. To tego typu rozwiązania też, też, też realizujemy. Na pewno korzystacie z naszych monitorów, robiąc codzienne zakupy w dyskontach spożywczych, jak z kas samoobsługowych. To wasze monitory? No, aż monitory. wczoraj korzystałem. No tak, i trzy razy musiałem chlepnąć, żeby tam. Zakryć i Nie, nie się zrobiło. A to, to nie nasz był, naprawdę. A. To, 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 to ty miałeś brudne palce. Do tych innych. Ze smaru. Ty? No, akurat miałem w zielonej farbie. No Właśnie widzę. Co ty robiłeś? Malowałem trawę na zieloną u mnie w jednostce. A no tak. Widziałem w sumie. No, Wystarczy podlać, sama wtedy będzie zielona. Nie trzeba malować. Ja ci pokażę potem zdjęcie, to będzie mi interes. Z zieloną trawą? O, jestem zainteresowany. Jeżeli... On to powiedział, ja tego nie powiedziałem. Proszę tego nie protokołować. No dobrze, a jeżeli mówimy o tym, bo mnie zastanawia o, regulowana ta, stopa. To, ta BH, to BHP, o którym mówiliśmy, czyli o tym rozporządzeniu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co jeżeli na przykład pracodawca nie będzie tego przestrzegał? Jego ryzyko. No tak, tak, ale czy grożą mu jakieś sankcje z tego powodu? Pójdzie siedzieć, jeżeli nie zapewni monitora odpowiedniego, albo no właśnie podkładki takiej, żeby można było trzymać tak laptopa? Ja myślę, że naj, 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 największym problemem, jaki, z jakim może się spotkać, to to, że po prostu pracownicy nie będą wydani. Będą no. Jeszcze bardziej na L4. I jeszcze, nie dość, że będą... Od korzystać... bólu pleców. Tak, nie dość, że będą korzystać coraz częściej z L4, bo dane z ZUS-u pokazują jasno, że niestety ta ilość, ta ilość dni zwolnień, L4 z tytułu właśnie bólów hmm. plecowych i ręki, i barków, i szyi wzrasta z roku na rok. A po drugie, no jak się można skupić przy robocie, jak tu cię łypie, tam cię szarpie, no niestety no nie da rady się skoncentrować. No tak, i pracownik jest niewydajny. Tak, dokładnie tak. Co do rozwiązań dotykowych, słuchajcie, jak najbardziej też już realizujemy takie, takie projekty, gdzie standardowe stanowiska pracy wyposażone są w monitory dotykowe, bo ktoś na przykład projektuje coś, mm -hmm. więc e, pracuje w programach graficznych. Tutaj stoi jeden monitor 24 calowy, tutaj posiada monitor na środku 32 34 cale, ponieważ chce na przykład to zdjęcie sobie rozszerzyć, zobaczyć jak ono wygląda w dużej dużej perspektywie. A jeżeli chce się za, za, zagłębić w detale, korzysta z monitora dotykowego, przykładam sobie rękę, rozszerzam, widzę co się dzieje bliżej, oddalam, no mogę właśnie. to obrócić. Także... No bo się na tym, że ludzie... Roboto tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Także oprócz tego, że monitory dotykowe z naszej firmy znajdują zastosowanie w miejscach użyteczności publicznej, to oprócz tego też zaczynają wkraczać w naszą pracę taką codzienną, czy to w biurze, czy, 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 czy w pracy zdalnej z domu. Mhm. Co do tego, jaki monitor wybrać, jaki monitor dostosować sobie do pracy. To wszystko zależy od indywidualnych preferencji i wszystko zależy od tego, jakie miejsce posiadamy przy biurku, czy to, czy to biurko jest szerokie, czy nie. Mniej więcej 50 cm to jest taki standard, który powinniśmy utrzymać e, odległość oczu od monitora. Co do tego jak wygląda rynek, jak wyglądają trendy. Ja jak zacząłem pracować z monitorami 7 lat temu to trząs sprzedaży to było 22 cale. Teraz słuchajcie 27 cali to jest absolutny korn biznesu. Minimum. Fitnessu, minimum. A coraz bardziej widzimy, jak rozwija się jeszcze nawet większa, większa przekątna w postaci 32-34 cali. Tak jak wcześniej wspomniałem, mamy teraz nowy produkt w ofercie 45 cali w formacie 32 na 9, czyli on jest Ojej, dłuższy niż Nie lubię takich. Nie, nie, takich? nie, to są dla mnie 32 na 9 i tak dalej. Te 21 na 9 miałem kiedyś i to jest. No, nie, not my wife, nie? To jest ten już taki dłuższy tak. bardziej, nie? Miałem ja mam tego 16. No, ale to ja przecież powiedziałem, że różne mamy monitory każdy to jest indywidualna preferencja. Ja, słuchajcie, miałem przyjemność pracować na tej 45, a normalnie pracuję standardowo w, przy, w biurze na dwóch monitorach 27-calowych. Yy, korzyści... Niekorzyści z jednego i drugiego rozwiązania, no to jest kwestia całkiem indywidualna. Oczywiście. Nie? Dobrze, dziękujemy bardzo za te wszystkie informacje, którymi się z nami macie. Ale ma, to Markiera... się, człowiek może nam dowiedzieć, że różnych rzeczy. Podzielił. Nie, w Zapraszam w do Wrocławia to będzie kontynuacja. Do Ciebie ja zaraz, ja tam, to zaraz do tego. A my teraz zapraszamy na materiał, który powstał we współpracy z naszym sponsorem SFD. Nasz redakcyjny kolega Janek zmierzył się z Radkiem oraz Natalią na wioślarzu. Na ergometrze wioślarskim konkretnie. Jak myślisz, kto wygrał? Hip-hop. Jak zawsze hip-hop. A zobaczmy, jak było u Janka. Siema. Kolejne wyzwanie z SFD. Tym razem 250 metrów na ergometrze wioślarskim. Natalia, miałaś coś z tym do czynienia kiedyś? No. Trochę. Radek? Ja widziałem, jak inni wiosłują. 250 metrów lecimy. 250 metrów to jest jakieś, nie wiem, spaliśmy 20 kalorii. To jest 10 tiktaków. Jakbyśmy mieli spalić pączkę, to by to trwało z godzinę. Więc chyba warto sobie odpuścić jakąś przyjemność. Dobra, no challenge zrobiony, ale czy to ja to w ogóle poprawnie zrobiłem, Natalia? Pokazuj. No wiesz, zapinam normalnie. Tak, paski na buty Łący. zaciśnięte. sobie uchwyt. Nie szarpysz łańcuchem. Klatka do przodu. Nie odchylaj się za bardzo do tyłu. Okay. Bardzo fajne ćwiczenie, bo generalnie pracuje chyba wszystko w tym ruchu: odsunięcia, przesunięcia, pociąganie tej liny. Bardzo to czuję, już wszystko generalnie. Także zadyszkę mam po tych 250 metrach nawet. Wróciliśmy. Wróciliśmy, moi drodzy. Jak już wspominaliśmy na samym początku, dzisiaj mamy dzień pacjenta w śpiące, i dlatego zaprosiliśmy Mariannę Janczarską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś córką Ewy Błaszczyk, założycielki Fundacji Jakogo, której ty sama jesteś wiceprezeską, prawda? Tak, tak się składa, że jestem. E, czy możesz nam przybliżyć trochę ten temat? Bo wiesz, dla wielu osób ta, tak mi się wydaje, że... Śpiączka jest czymś, co występuje w momencie, w którym idzie się na operację i w momencie, w którym się wybudzasz potem z tej operacji. A to chyba jednak jest troszeczkę szersze spektrum. Na przykład, albo, albo często jest też takie wyobrażenie, że ktoś, kto jest w śpiączce, po prostu śpi. Mhm. No ma zamknięte oczy, leży, nie ma z nim kontaktu. Na pewno się nie musi coś e... pięknego. No, niestety nie zawsze z tego, co. co czy wiemy. Mówię o jakimś wyobrażeniu. Tak, tak, tak. Ludzi, tak takie nie? jest wyobrażenie. I no my też jakby staramy się bardzo w swojej działalności, właśnie oprócz stwarzania najnowszych metod leczenia czy placówek, które mogą przyjąć takiego pacjenta, to bardzo się staramy, żeby. Właśnie tę świadomość no. y, budzić w społeczeństwie, co to jest, co to znaczy. To nie budzić. No, do, ta, tak, nie dokładnie. Tak. No, nasze hasło teraz jest przecież y, takie wiosenne, które jest co roku, budzimy mm -hmm. do życia. Mm -hmm. y, Także to jest bardzo ważne, żeby troszeczkę zburzyć ten obraz, y, który jest w wielu z nas, że właśnie śpiączka wygląda w ten sposób, bo najczęściej tak nie wygląda i to. Y, to że człowiek jest w śpiączce wcale nie oznacza, że on śpi ma zamknięte oczy, bo najczęściej jest to też e, taka sytuacja, że na przykład on ma te oczy otwarte i potem taki pacjent się budzi i mówi, że w ogóle on mm, wszystko wiedział i wszystko słyszał. Naprawdę? Tak. Jest, oczywiście ja nie jestem lekarzem, więc to Znaczy to pewnie kwestia też indywidualna. I to i jest, jest pewnie... bardzo, tak dokładnie. To jest bardzo indywidualna kwestia i Pewnie jest cała grupa pacjentów, która powie, że kompletnie była wycięta z życia, nie wie w ogóle co się działo, a jest bardzo duża grupa, która powie, no ja wszystko słyszałem i a słyszałem jest, też lekarzy. A, a którzy... czy jest też y, w tej grupie część, która powie, że miała sny faktycznie? Y, tak, są osoby, które mówią, że były na przykład w jakiejś innej krainie oh. i na przykład tam było bardzo fajnie. Ale zdarza o się... Po to mnie budziliście? Tak, no, no niestety ta, też się pojawia taki motyw, nie? że właśnie mm. też m, wtedy taka osoba ma trochę Pretensji. mały, nie, nawet m, po prostu mały imperatyw do powrotu, skoro jest mm. gdzieś, gdzie jest jej dobrze. Dlatego bardzo ważne jest, żeby być przy takiej osobie i właśnie szukać cały czas nowych bodźców, które mogą te osoby ściągnąć Wyciągnąć z powrotem tamto. do tego świata, powiedzmy. My. Y jak również to, o czym powiedziałam wcześniej, że jest duża grupa pacjentów, którzy wiedzą, co się dzieje i słyszą wszystko, co się wokół nich dzieje. I to A też nie jest bardzo Ale Albo właśnie, bo jest też takie przekonanie. Ja teraz bardzo powiem brzydko, ja bardzo tego nie lubię, jak ktoś używa takiego sformułowania, że ktoś leży, jest rośliną. Mm -hmm. Bo bardzo często to jest, no to tak jest używane. Tak, tak. Nie? I, no I okazuje się, że nie, i trzeba naprawdę bardzo uważać. Co się mówi, z jaką energią się wchodzi do tej osoby, bo to jest. Czy oni często ale, do, ale to mimo wszystko, nawet jeżeli to jest pejoratywne określenie, to też jest to też naukowo udowodnione generalnie, jeżeli już mówimy o roślinach prawdziwych, że do roślin się powinno też mówić. W sensie tak naprawdę. No do... Rozum, rozumiem o co chodzi. Ja akurat ja, no tak, tak, tak. I, I też je traktować jako coś żywego i tak dalej. Natomiast czyli. Wynika z tego, że zdecydowanie lepiej jest mówić do osoby w śpiączce niż nie mówić. Nie, no jak najbardziej, mhm. bo to jest dalej człowiek żyjący, który jest obok nas i znaczy nie to, że my, że tak, nie to, że nas. my nie wiemy tak naprawdę, czy on, na przykład, nas słyszy, ile z tego słyszy, ile rozumie, czy cały czas tu jest, czy jest, na przykład, czasem jest, a czasem jest gdzieś indziej. Bo tak też przecież no naprawdę to jest tak indywidu indywidualna kwestia, tak trudna czasami do ustalenia, że no. To jest troszeczkę taki, taka loteria, i, 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 i trzeba próbować się do tej osoby dobić, no bo to jest właściwie jedyne oprócz rehabilitacji intensywnej, co my możemy zrobić. I też w kontekście na przykład dzieci i przykładów, które pacjentów, którzy byli w budziku dla dzieci, no to często właśnie dzieciaki wychodziły z takich stanów yy, i pomagały im w tym bardzo takie bodźce, które na przykład. Yy, Dotyczą, dotyczyły ich pasji przed mm -hmm. wypadkiem. Ja na przykład był chłopiec, który bardzo się interesował piłką nożną, więc cały pokój miał, wiecie, po, w sensie i ręczniki, i, no jakby i całe ściany, i, i wszystko, i, 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 i też puszczali mu te mecze i tak dalej. I po prostu jeżeli, jeżeli osoba ma takie konkretne Właśnie zainteresowania, czy coś, co, co podpala, no właśnie Muzyka to jest właśnie po, po ludzku, nie? że coś, co jest takim bardzo emocjonalnym bardzo. bodźcem bardzo, nie. że to jest bardzo ważne. E, wspomniałaś o budziku. Czym jest budzik? Bo budzik jest kliniką, prawda? Tak. E, pierwsza klinika budzik e, dla dzieci. Jest przy Centrum Zdrowia Dziecka, i, no i, to, no i to był pierwszy budzik, który mm. powstał w 2013 roku. I czym się tam zajmujecie? Na czym to tak dokładnie polega? Generalnie budziki to też zaznaczę pobyt w budziku jest całkowicie nieodpłatny, bo to też ludzie często mylą, mówiąc, że to jest prywatna klinika, to nie jest prywatna klinika. Jakby to działa jak państwowy szpital, jest cała procedura. Ale jest związane z nfz Z państwowym szpitalem? Tak, tak. My okay. stworzyliśmy jako fundacja program wybudzania ludzi ze śpiączki, który jakby jest włożony w koszyk świadczeń, więc każdy ubezpieczony w naszym kraju ma, nie życzę oczywiście tego, ale... Można z tego korzystać. Jest. Tak. Oczywiście jest cała... Jest cała procedura przyjęcia. przyjęcia też jest całe jakieś zgromadzenie lekarskie, które decyduje o tym, na ile ten pacjent się kwalifikuje, bo to no, też jest ważne, że, że ta osoba musi samodzielnie oddychać. Jakby Nie będę wymieniać tutaj wszystkich punktów, bo to jest bo też właśnie też nie jestem lekarzem, więc nie chcę gdzieś tutaj nie. zabrnąć w obszary, których, nie do, których na przykład nie rozumiem, ale jest, jest cała, cała procedura przyjęcia i pewne warunki, które, które muszą zostać spełnione, żeby, żeby taka osoba Rozumiem, mogła się to jest tak, że śpiączka nie jest taka sama dla wszystkich, tak? Nie, nie, nie. nie, to, nie, jest nie to jest kwestia indywidualna chorób pewnie. Czy są jakieś chorób wypadków, chorób, wypadków no jakby przyczyny... Przedawkowania pewnie też, też yy, przyczyny mogą być bardzo różne. Mhm. Naprawdę, no od... A czy jest coś takiego, że ktoś ma tendencję na przykład do tego? Czy jest jakaś, nie wiem, grupa Czy też genetycznie można mieć tendencję Do tego, żeby zapaść w śpiączkę? Nie wydaje mi się, ale też nie czuję się na tyle Rozumiem. Wiecie, kompetentna żeby, żeby, żeby tutaj powiedzieć, że Że tak, że tak nie jest Nie wiem, no być może w związku z jakimiś z zaburzeniami czy skłonnościami do jakichś neurodegeneracyjnych chorób, ale nie, nie, nie wiem. Nie Jasne. potrafię odpowiedzieć na to A pytanie. Czym zajmujecie się na co dzień w fundacji? Jak to wygląda? Mniej więcej taki typowy dzień w fundacji. Co robicie? O co walczycie? W jaki sposób? I tak dalej. Aktualnie nie mamy typowych chyba dni w fundacji, bo jest po prostu taki jakiś zamieszanie w związku z naszą akcją. Bardzo dużo się dzieje. Nie. Więc my Jeździmy do różnych miejsc, gdzie się dzieją jakieś y, akcje na naszą rzecz. Y, czy to kulturalnych, czy, ym, czy nie wiem, teraz y, na przykład y, mamy akcję, że lubaszka nam przekazuje dwa złote od kawy, jakieś takie mm -hmm. kręcimy materiały, pokazujemy, że to się dzieje, i y, 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 y w tym momencie to jest to, natomiast y, na pewno w przyszłości najbliższej będziemy się zajmować nauką y, już. Jakby są, są budziki, i już więcej nie planujemy mhm. ich budować. A ile jest? Są, dwa, no są dwa i współpracujemy z filią w, w Olsztynie dla dorosłych. Więc jakby dorośli są zaopiekowani, dzieci są zaopiekowane, i na razie będziemy się zajmować nauką, czyli. Pozyskiwaniem w ogóle, znaczy sprawdzaniem, docieraniem do informacji, co można jeszcze zrobić mm -hmm. dla takich osób. Ale w sensie co... jakieś lekarstwa czy też. Bardziej czy... chodzi o jakieś takie yy, czy terapeutyczne? O stymulację Stymulowa mózgu, hoteli. jakieś takie nieinwazyjne metody. Na tym na razie chcemy się skupić. A widziałaś film przebudzenia? Widziałam. Tam jest, to jest z Robertem De Niro i z tak, tak. Robinem Williamsem film, w którym to jest na faktach oparty, dotyczący właśnie sprawy wybudzeń z takiej śpiączki poprzez farmakologię, które powodowały, że ci ludzie wybudzali się, ale później zaliczali regres tego wszystkiego. Czy... Takie coś jest dobre według ciebie, że na przykład wybudzasz kogoś z tej śpiączki z, ze świadomością i wiedzą, że jednak on znowu w tę śpiączkę zapadnie za chwilę. Chociażby, nie wiem, po to, żeby, nie wiem, pozałatwiać jakieś sprawy. Nie wiem kompletnie, co Ci odpowiedzieć na to pytanie, bo ja też jestem bardzo prywatnie zamieszana, jakby w ten temat i, i chyba ciężko by mi było. To znaczy, rozumiem pokusę która temu towarzyszy, no bo y, jak nie masz z kimś normalnego kontaktu przez, no, w, w moim przypadku 24 lata, mhm. no to jest ta pokusa, że chciałbyś, jeżeli jest taka szansa, chociaż na chwilę, y, się spotkać jakby okay. na jednym poziomie komunikacji z tą osobą. Jest to jakiś taki dylemat, chyba moralny, bardzo nie wiem do końca, co o tym myśleć. Myślę, że w ogóle odpowiedź na to pytanie jest bardzo niejednoznaczna, bo, mhm. no bo z jednej strony ty chcesz tego, żeby doświadczyć tego spotkania na przykład, no ale też myślisz zaraz potem o tej osobie, co to dla niej będzie, jeżeli ona na przykład zazna czegoś takiego, a potem. A potem zostanie jej to zabrane. No, no tak, jest to dylemat zdecydowanie. A powiedz mi, jeżeli mówimy o śpiączce, to o jaki. Mówimy rzędach, znaczy o ilu osobach mówimy, jeżeli chodzi o Polskę na przykład? Ile osób w tej chwili jest w tym stanie i ile osób rocznie zapada? Nie mamy takich danych, nie dotarliśmy do takich danych. Na pewno mogę powiedzieć, że zanim powstał, znaczy już w trakcie powstawania budzika dla dorosłych, była już w tamtym momencie już ogromna kolejka. Do, dużo większa niż w, do budzika dla dzieci w pewnym momencie. Czyli, jakby, nie wiem, ja to widzę tak z logicznego punktu widzenia, że być może po prostu osoby dorosłe mają większe, jakby, większy potencjał ulegania wypadkowi, tudzież sami mogą je, wiecie, uskuteczniać samochodem czy motocyklem. A to co się dzieje z takimi osobami, jak one nie są u was w tym budziku? No właśnie, no i to jest. To jest w ogóle, może tak powiem od początku, bo to jest w ogóle taki motyw przewodni też, dlaczego to miejsce powstało. No właśnie, no bo jak ktoś ulega wypadkowi i jest w bardzo ciężkim stanie, no to zazwyczaj trafia na oją. Mhm. I potem, jak już ten stan na przykład się ustabilizuje i ktoś oddycha sam i jest jakby wydolny oddechowo i jest w stanie sam przeżyć bez respiratorów. No to tak. Wtedy każą no mu do domu zabrać. Albo na inny oddział, do no ale na tym oddziale też pewnie jest jakiś czas, no i, no i trochę się rozkłada ręce, no, no bo to. jeżeli ta osoba się nie budzi, no to co zrobić? No to zazwyczaj, e, zwłaszcza myślę, że kiedyś była, e, jak nie było tego rodzaju Totalnie. placówki, no to pozostawał dom albo hospicjum. Mm. Tak ja to widzę. No bo, no, bo, no bo co? Aha. Nie można być wiecznie w szpitalu. Też yy, yy, jakby teraz, teraz jest budzik, czyli, czyli właśnie to miejsce, które trochę jest, no powiem, pomiędzy. No jest, ale już a... też są kolejki nie? do tego budzika, prawda? Tak, są, no, no są. No, na to nie mamy jakby yy, większego wpływu. Yy, natomiast Więc co, Ci ludzie, którzy mają yy, bliskich, którzy są w tym stanie śpiączki muszą się nimi zajmować na przykład w domu, tak? Czyli to jest wtedy praca 24 godziny na dobę, tak na dobrą sprawę. Tak. Bo tutaj tak. musi być ciągły monitoring. Tutaj nie może być tego, że no, sobie wyjdzie, no, to jest... no tak, no to jest opieka 24 godziny na dobę, bo jeżeli. No, o, wszystko, wszystko musi też, nie wiem, pilnować, żeby, no, no pytanie, czy w ogóle ktoś jest sam, czy, czy ma stomię, czy no, no, to jest często, wiecie, też wykańczające dla rodzin, plus no to są ogromne pieniądze, bo jeżeli chce się zwiększyć szansę na powrót tej osoby, no to ona musi mieć codziennie rehabilitację wszelkiego rodzaju, nie tylko, że ktoś przyjdzie i porusza ci ręką, tylko to musi być stymulacja przede wszystkim głowy, więc no to są ogromne pieniądze. Wiem, że niektórzy zabierają do domu i robią zbiórki na przykład publiczne, żeby ten dom też jakby pomieszczenia przystosować hmm. do tej osoby. No nie, no bo to jest wózek, to jest tak. Przecież najczęściej, jeżeli mówimy o osobach dorosłych, no to jedna osoba dorosła nie podniesie albo osoby drugiej dorosłej, która na przykład jest spastyczna, no albo sobie po prostu złamie kręgosłup w ten sposób. No hmm. i e, to są bardzo trudne sprawy. Bardzo trudne. E, I wiem, że właśnie niektórzy robią zbiórki, żeby właśnie ten ten, ten dom, to całe pomieszczenie przeorganizować pod tę osobę e, właśnie e, pod kątem wózka, nie wiem, podnośnika jakiegoś, czy, e, czy, czy, czy nawet rehabilitacji, no bo przecież to też kosztuje, żeby ktoś przyszedł do ciebie e, e, rehabilitować pacjenta. E, są też... E, inne ośrodki rehabilitacji, na przykład, które są płatne, mm, ale zazwyczaj ludzie no, walczą mocno o to, żeby się dostać, przynajmniej jak to jest, y, te półtora roku od wypadku. No, wtedy też jest największa szansa w ogóle na, na powrót, tak, tak? Tak. Zwłaszcza, y, u, znaczy, u wszystkich oczywiście, ale zwłaszcza u dzieci, dlatego że. No dzieci mają dużo bardziej jeszcze plastyczny mózg mhm. i... I, i, no i podział i te komórkowy. Tak, no i te, i te szanse po prostu są większe. I tutaj to nie jest kwestia interpretacji, tylko no jeżeli, po prostu tak jest. Jeżeli mówimy o jakichś pozytywnych aspektach, to jak to wygląda u Was? Ile u Was mniej więcej wybuzeń rocznie się zdarza? No właśnie, tak, pozytywne aspekty. Myślę, że też warto o tym mówić, bo warto oczywiście, mówić. oczywiście. Warto się uśmiechnąć. To na koniec. jest. Tak. Nie, ja się w ogóle uśmiecham bardzo szeroko, naprawdę, bo i tak uważam, że może się wydarzać bardzo wiele wypadków i tak dalej. No, ale też wiem, że z naszej strony, na przykład, jest robione wszystko, żeby ten temat no nie powiem pozamiatać, bo jego się nie da pozamiatać nie. do końca, ale żeby się nim zająć, naprawdę. I e, tak, w budziku dla dzieci już do tej pory się wybudziło ponad e, 100 pacjentów. E, w budziku na, dla dorosłych na razie dużo, dużo mniej, bo e, z ostatnich informacji, które, e, które usłyszałam, to była mowa mniej więcej o czterech osobach, ale no właśnie chcę podkreślić, że właśnie to nie jest mała liczba, jeżeli chodzi o dorosłych. Mhm. Bo często jest takie myślenie, że wiecie, że się mówi właśnie czterosmundek. No tak, jak to? No to po roku cztery osoby. No tak, jak ktoś nie ma kontaktu z tym tematem, no to moż, można, przepraszam, tak pomyśleć. Ale ale to jest dużo. No, no dla rodzin na. A zwłaszcza. No, no właśnie, do no osoby. bo też dopóki nas to nie dotknie, to my naprawdę Wreszcie. sobie no jak ze wszystkim w życiu. Tak jest. No i to, to naprawdę my sobie nie wyobrażamy i możemy w ogóle wypowiadać się na ten temat. Um, i nawet jak mamy w sobie wiele empatii i tak dalej, to jakby to nas może zajmować w danym momencie, kiedy o tym gadamy, ale potem każdy też idzie do domu i jakby nie myślimy, w ogóle nie myślimy o tym na co dzień, że... No, ja tutaj przyszłam na swoich nogach i wiem, że to jest bardzo patetyczne Nie, tak, i tak, takie tak. banalne. Ja często o tym myślę, ale no... staram się podchodzić, wiesz, no tak jakby dobrze. empatycznie do tego wszystkiego dookoła. No ale dobrze, słuchaj, na koniec jeszcze y, chciałem zapytać o jedną rzecz, żeby oprócz tych wszystkich rzeczy wymienionych wcześniej, oprócz y, tam bycia wiceprezeską i tak dalej, y, też piszesz. Piszesz dla dzieci, jesteś dziennikarką, jesteś aktorką, więc jest trochę rzeczy, które robisz w tym wszystkim i gdzie się najbardziej spełniasz. Ja w ogóle nie lubię tak się określać nie, na... nie, nie, nie lubię tak się określać. W ogóle jakoś tak trochę peszy mnie to, jak mam się przedstawić w jakichś ramach, że jestem aktorką i dziennikarką, bo też się jakby nie. Nie czuję na przykład super dziennikarką, prawda? Ale tak piszę dla dzieci bajki. Napisałam też książkę biograficzną o moim ojcu, który, mhm. który był twórcą radiowej trójki poniekąd, no całego działu rozrywki. I. Tak, jestem aktorką, bardzo się cieszę, jak mam pracę w tym zawodzie, nie zawsze jest to łatwe. Ale jak jest, to jest super. I, I gram właśnie też teraz gościnnie w takim spektaklu w teatrze Studio Papugi, w którym, który też, poniekąd, znaczy nie poniekąd, no, który wyprodukowałam. Mhm. Także jest dużo tych rzeczy, które robię, ale wszystkie gdzieś się skupiają wokół tego, że ja ciąg, ciągle właśnie coś robię i na przykład coś wymyślam. I, I to ma związek z czymś, co jest bardzo ludzkie. To chyba mhm. tak, to chyba najbardziej mogę tak podsumować, że tak, że po prostu ja lubię mieć kontakt z czymś, co jest. Na maksa ludzkie. Słuchaj, ja cały czas patrzę i widzę cały czas uśmiech Twojej mamy. No, Naprawdę? Tak, 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 to prawda. E, dobrze, czy po, powiedz mi jeszcze na koniec, czy jest jakieś miejsce, gdzieś można pójść, żeby Wam pomóc, w sensie w fundacji i tak dalej? Czy są jakieś zrzutki tego typu rzeczy? Właśnie, dostajemy dużo zapytań, czy potrzebujemy wolontariuszy, tylko u nas to jest trochę taki problem, że. Jakby w, w budzikach są pacjenci, którzy są e, w, często w bardzo ciężkim stanie. I tam przebywa, bo w, w budzikach e, może przebywać. Rodzic bądź no ktoś bliski, tak, tej osoby, która leży, to jest bardzo ważne, że on też bierze udział w leczeniu tej osoby. Mhm. I śpi tam mieszka. No naprawdę tam jest dosyć, przynajmniej czasami jak, jak jest wszystko ok, i, i jest bardzo rodzinna atmosfera, też ci rodzice i, 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 i bliscy się wspierają nawzajem. To jest super. Natomiast no z racji tego, że właśnie ten stan jest bardzo zróżnicowany, no to my nie mamy czegoś takiego, że można przyjść, poczytać, bo po prostu no, tam są ludzie, którzy są od tego i, i, mhm. i, i jakby od, od. Tam jest ciągła rehabilitacja, naprawdę tam jest bardzo, bardzo dużo zajęć, mają ci pacjenci. Także my nie mamy czegoś takiego. Teraz na przykład mamy takie właśnie dedykowane akcje. To cały czas informujemy na bieżąco w mediach społecznościowych, w jaki sposób można nas wesprzeć. Nie mogę jeszcze teraz, bo właśnie też w piątek będzie kolejna taka rzecz na naszą rzecz. Okay. To to, to będzie, a, to, czy, tyle zapytać. mogę powiedzieć, że to, no, jest, no. to jest aukcja przedmiotów sportowych e, i, i po prostu w ten sposób można nas wspierać. Można oczywiście też bezpośrednio przekazać darowiznę. E, wszystko jest na naszej stronie internetowej i, i na naszych social mediach. Także. Yy, Także no, najchętniej w taki sposób też bardzo my potrzebujemy współpracy ze sponsorami, którzy mogą nam przekazać jakieś rzeczy materialne, które się przydadzą w tych budzikach. E, mamy współpracę z TZMO, mamy współpracę z Iskiem. E, i, I to są też rzeczy, które no po prostu namacalnie nam się przydadzą, bo, bo to jest, nie wiem, pościel, bo to są e, opatrunki czy podkłady medyczne. No to, to jest coś, co zawsze się. Przyda, nie jest jednocześnie yy, banknotem i yy, y, y, y coś takiego no, w taki sposób można nas wspierać. No to wiecie, gdzie uderzać, jakby co, a kogo, fundacja a kogo. A kogo wspierać? A kogo? A kogo <laughs> wspierać, a kogo? No i to jest odpowiedź i pytanie w jednym zdaniu, więc wszystko się zgadza. Dziękujemy bardzo. bardzo Dzięki I przechodzimy do następnego tematu, zanim to nastąpi jednak fragment programu Zero Znieczulenia. Narodowy Fundusz Zdrowia. Ile NFZ wydaje na stomatologię? No niestety w skali potrzeb wydaje niewiele. To jest w skali całego budżetu 2%, czyli 3,3 miliarda złotych ze 157 przeznaczonych, zaplanowanych w tym roku na leczenie. Na jednego Polaka to wypada 7,88 88 zł, więc zakładając, że wszyscy korzystamy z tej stomatologii na NFZ, to to wtedy w ogóle nie ma racji bytu. To w jakimś stopniu działa, dlatego, że po prostu większość z nas nie korzysta ze stomatologii na NFZ, a te świadczenia są mocno limitowane. Ten budżet, który no mówimy, że jest mały, i tak jest o 24% większy niż był w zeszłym roku. Także no, wzrost nakładów na stomatologię faktycznie się dokonał. Dla porównania na leczenie specjalistyczne w Poradniach, tak zwanym AOS-ie, NFZ wydaje blisko pięć razy tyle. Dlaczego tak mało? Były minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, skomentował to kiedyś tak. Mamy pewien segment stomatologii publicznej, ale zdecydowana większość usług dla pacjentów jest finansowana prywatnie. To wynika z jednej strony z pewnego wzorca przyzwyczajenia. Przyzwyczailiśmy się do tego, że u stomatologa się płaci z własnej kieszeni? No chyba tak. Chyba tak faktycznie jest, bo kiedy zapytałem w social mediach, co byście chcieli wiedzieć o leczeniu stomatologicznym, zarówno na NFZ, jak i prywatnie, no to bardzo dużo miałem odpowiedzi, to stomatologia na NFZ w ogóle istnieje. Można pójść do stomatologa na NFZ, także tutaj ta świadomość tego, że, że coś takiego jest, jest mała. No a sam NFZ, jak widać, też się chyba tym za bardzo nie chwali, no bo wtedy ta, ta pula byłaby jeszcze bardziej nie przystająca do zapotrzebowania. Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że stomatologia jest droga, bo w stosunku do naszych zarobków, do tego jak się zarabia w Polsce, wszyscy, którzy byli u stomatologa i dostali rachunek za to leczenie, które mieli wykonane, przekonali się o tym na własnej skórze. Dla NFZ-u stomatologia też niestety jest droga. Więc ta kołderka, która musi wystarczyć na wszystko, na leczenie onkologiczne, na poradnie, na wypadki, na opiekę nad przewlekle chorymi, też na leczenie stomatologiczne. Tak jak Wam mówiłem w pierwszym odcinku, nie ma tak, że można mieć wszystko, nielimitowane i na najlepszych materiałach, najlepszych lekach, najlepszym sprzęcie. Notabene mając jedną z najniższych w Europie, a za 2021 rok najniższe nakłady na ochronę zdrowia z wszystkich krajów w Unii Europejskiej. Wjechali nasi goście ze sprzętem. Umawialiśmy się, dziś, że dzisiaj ustawka bez sprzętu. Ale a, sorry, z... a z... ustawkę <grym> Cześć, to Zacznę wracamy. Natomiast oprócz tego wjechały na stół diety od brokuła i ja już mam trochę ich w zębach, bo trochę ich już zjadłem. zjadłem. zjadłem Może panowie Kroś, to szczerbniecie. To zaraz no będziemy. Częstujcie. Jest rabat 15% z kodem 015. Pamiętajcie o tym. A z nami są Tomasz Rybak i Krzysztof Lewandowski. Praski Klub Krótko Zgadza się. Można powiedzieć, że y, jesteście hamami, prawda? Tak, jesteśmy hamami. Jesteś dosłownie hamami, bo tak ta, 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 do nich. No bo ja znam etymologię tego słowa. Tak. Słuchajcie, podczas XIX wieku było to pejoratywne określenie na gości, mm -hmm. którzy e, alfabetem Morsa źle wstukiwali kody albo robili to mm -hmm. nieumiejętnie i dlatego to się wzięło od hamfisting. Ja, tak. wiem, jak to brzmi, ale hamfisting. że jakbyś miał Maciek, ręce z szynki to zrobione. jest Natomiast w XX wieku zostało to uznane, ta pejoratywność odeszła, ten cały negatywny wydźwięk tego Hama. słowa. I wręcz z dumą wszyscy tak. określają się hamami. Stało się to jak najbardziej takim określeniem z typowego radioamatora, mm -hmm. tak jak mówiłeś właśnie o tym, że byli to ludzie... Którzy... Hamature. Tak, hamature. Hamator. Tak, <coughs> tak jak byli to ludzie, którzy... Nie, nie, nie pracowali na tych pasmach, na telegrafii z kor korporacyjnie, włączności dalekosiężnej, tylko robili to hopistycznie dla własnej zabawy, dla własnej przyjemności, dla własnej komunikacji, a nie, nie, nikt im za to nie płacił. Tak? Dlatego też firmy i operatorzy, którzy na tym zarabiali, nie lubili tych ludzi, próbowali ich dyskredytować i, i tak ich nazywali. W tej chwili. Coraz mniej e, pracuje na pasmach ludzi, znaczy coraz mniej firm pracuje a coraz więcej amators, amatorskich właśnie operatorów pracuje telegrafią, wracając do tych korzeni, bo jest to naprawdę bardzo fajna zabawa. Zresztą mamy klucze, będziecie mogli też spróbować samemu coś ponadto. Dobra, panowie, co robi krótkofalowiec? Krótkie fale. E, co robi krótkofalowiec? Takie... E, łączy się z ludźmi za pomocą swojego hobby. Tak jak w audiofile jakby, słuchają muzyki... Czyli wy się łączycie po to, żeby pogadać tak. i, ustaw, i ustanowić, że się połączyliście. Ale wiecie, się. że są takie komunikatory, nie? Wiemy, właśnie. Gadu, tek... gadu. Telefon tak. jest... Wiecie, ICQ, <laughs> IRC. A, a czy to jest na wypadek y, również jakby te wszystkie inne nie działały, to tam to będzie działało? Tak, to też będzie działało, tak. No tak jak mówiłeś, że po, po co to robimy? Dla fanu, tak? Tak jak... Po co się łowi ryby? Dla fano, tak? Więc zdobywasz ryby dla tak, fano, więc to, ja to jest dla fano. Ja jestem chłopakiem starej daty, wiadomo. I, e, on się pamięta, pamięta jak zakładali? Nie, Telegraf. Nie pamiętam, to początek tak. lat 90. Wiesz, początek to 90 mój kolega na piętro wyżej miał taką, takiego bata na, mm -hmm. na, na parapecie i też tam. Pewnie Ten na, na, na CB. radio, ale ja słyszałem, słyszałem go w moim radiu tak. na ale, no to to stąd było... wiem, po prostu takiego funkcjonowało i on stary, i on tam gadał, i on do Australii chciał się dogadać. Jest taka jest, możliwość. Jest to jak najbardziej możliwe. Postęp technologiczny. Dobrze, że czy... nie znam języka. Dobrze, że nie znam języka, ale w, dlatego też e, funkcjonuje tak zwany kod Q, czyli takie międzynarodowe esperanto, e, hobbystyczne, amatorskie, radiowe, które pewne zwroty. Ustandaryzowuje do tego poziomu, żebyśmy wszyscy porozumiewali się mniej więcej tym samym, mm -hmm. a całą resztę możemy jakoś tam po angielsku czy łamanym innym językiem e, też załatwić. Większość radioamatorów jest poliglotami w minimalnym stopniu, bo zna pewnie z 10-15 języków Naprawdę? w zakresie. Dzień dobry, do widzenia. A jak u od... was to jest? Hello, ten tak. Teraz pójdziecie. Okej, A to może posłuchiwać, Słuchaj, gdzie najdalej. Do... No właśnie nie wiem dogadałeś się dalej, dalej. Gdzie najdalej doszedł sygnał? Albo skąd najdalej sygnał odebraliście? Tomek z pewnością ma więcej łączności zrobionych pewnie na krótkich falach niż ja, bo ja dopiero. Od roku jestem krótkofalowcem. A, to amator. Także dosłownie amator, amator. Trzeba się połączyć z Belgią. Czyli dwa telefony tak? ma, cztery radia i dwa telefony. Dosłownie amator, amator. Tomek przyszedł tutaj jako, powiedzmy, bardziej zaawansowany. Eee, w każdym razie ja w ciągu swojego roku, no, no to najdalej, gdzie mi się udało, to obecnie to jest moim zdaniem chyba zachodnie wybrzeże Kanady. Kurczę, zachodnie. czyli Ren okay. Ustami. E, czy mm, to jest trochę tak, ja mam takie wrażenie, że mm, takie o, właśnie w dobie tych wszystkich social mediów, tego wszystkiego, że mamy komunikatory, możemy się łączyć z ludźmi z całego świata, to to jest trochę, ja bym to porównał, do słuchania winylowych płyt na adapterze z taką jeszcze wielką tubą, bo, bo ktoś jest koneserem, tam taki patrafonie. patefon, bo ktoś jest koneserem tego typu muzyki. E, no bo przecież Połączyć się można z każdym, Albo prawda? z tutaj, O bardziej. co tutaj chodzi? Czy tu chodzi o jakiś challenge, żeby sobie zrobić, czy żeby sobie miło spędzić czas, czy żeby po prostu sobie podłubać przy sprzęcie? Wszystko naraz. Okay. Dosłownie wszystko naraz. To, co mówiłeś o patefonie, o wynylach, to jest w sumie telegrafia. Bo hmm. pójdziemy dalej, to taką odpowiednikiem, powiedzmy, nie wiem, MP3-ek i iPodów są nawet y, modulacje cyfrowe, które już zakładają podłączenie komputera z radiem hmm. i łączność cyfrową poprzez właśnie fale. Tak? Bo to, że wykorzystujemy fale, nie oznacza, że zawsze musimy... Mówić do mikrofony, możemy wysyłać tam strumień bitów zakodowany zero-jedynkowo i z drugiej strony odczytać to jako tekst, jako obrazek, jako mail przesłany. tak? Czyli trochę Więc to tak też jak... idzie ta, ten rozwój technologiczny od zwykłego zwykłej telegrafii, która kiedyś zakładała tylko zero-jedynkowo, jest fala, nie ma fali, jest fala, nie ma fali i odczytujemy to. Przeszliśmy do etapu. Połączeń, nie wiem, do zostawiania połączeń internetowych typu 200 kilobitów na sekundę przez cały ocean na podstawie takiego tylko amortyzacji. Można pik wysłać w ten tak. sposób. Można maila e... wysłać, można zdjęcie wysłać. No właśnie, bo y, kiedyś tak było przecież. Nie ale wiem, pamiętacie. Wysłać, z, wysłać zdjęcie, ale wiesz. Nudesa! Wyślij <laughs> nudesa! Kurde, pomyliłem się, nie jeszcze raz! <laughs> Wyszli nudesa! A słuchaj, y, kiedyś tak było za czasów Commodore. I Atari, że na przykład były audycje radiowe, tak. gdzie na falach leciała, a teraz słuchajcie, włączcie Dodaj nagrywanie. Dodajmy, że było to w polskim radiu państwowym. I to było nielegalne I oczywiście. I było to nie, to nie, nie było nielegalne, bo to jeszcze nie było ustawy antypirackiej. No nie, no, to, to na tej zasadzie to możemy. Ustawa tak. była w 93, albo w Dlatego wiele roku. kawałków polskiej muzyki Czasami, nie wiem, Ale nie, chodzi mi o, o inne kawałki. Chodzi mi o to, że puszczało się fragment w gry. W Tak. No tak. Zero-jedynkowo, który i się potem, nagrywało i na taśmie. Nagrywało się i miało się grę. I w ten sposób, uwaga, to jest ciekawostka, zespół Papa Dance miał nie, coś miał takiego. na płycie. A miałeś tę grę na, y, z Papa Dance? Ja nie miałem komputera, mordo, to, to była ja... grę, ale zespół nie miałem Papa komputera, ale była na płycie. Chyba... W czwartym, piątym czy szóstym roku, nie pamiętam dokładnie, wypuścili quiz o Papa Dance w ten mm. sposób, że można było go potem odtworzyć, teraz nie pamiętam czy na Atari, czy na Commodore, czy na jakimś Spectrumie, czy Amstradzie, ale na czymś można było go było odtworzyć, nie? Były takie czasy. To, no to, to jest pokłosie tak naprawdę tamtych technologii, tak? Serial port i, i technologia przesyłania, tak by bit po bicie, dalej wykorzy wykorzystywana. Mm. Pytałeś o to, gdzie najdalej dolecieliśmy, tak? Mm. Na, tak naprawdę na krótkich falach jest do zrobienia cały świat. Zależy, dużo zależy trochę od anteny, od mocy, którą się wypromieniowuje, dużo zależy też od propagacji, od tego jak nam nasza przyjaciółka na niebie słoneczko nam zaświeci, to wtedy też te fale inaczej tak? inaczej działają, idą jednokierunkowo, wracają, odbijają się, to też jest trochę taka loteria. Słońce, to już było dziwne. a właśnie a propos przyjaciółka, Ona. a jaki jest feminatyw, to jest krótkofalówka? No jest znaczy, krótko nie krótkofalowiec, a ona to jest. E, wiesz, co, krótkofalówczyni, krótkofalówczyni, mówi się. Krótkofaluska e, to, to jest parę. Takich. Mówi się tak zwane Young Lady. Tak jak mówiłeś o Hamsach. Young Lady. Young lady. young lady Boy. I bardzo często mówi się po prostu co na każdą kobietę amatorkę radioamatorkę Young Lady. Okay. I, i, I też tak się określa, to też jest właśnie taki rodzaj kodu, gdzie nie trzeba już podawać całości, tak, jestem kobietą, tylko. Uh, young lady. To young to lady. Drugie akurat. Tak, ale to najczęściej skróca Woman, skrace, Young lady skraca się do tych pierwszych dwóch A, liter, Young, youngie Lima, Yanki Lima. Janki Lima, okay. Więc nawet nadając telegrafię, nadajesz tylko dwie literki. Chodzi yankee o to, lima, żeby skompresować lima. jak najbardziej ten ciąg znaków przy samej telegrafii. No okay. to to zajmuje bardzo dużo czasu po prostu. No domyślam się. Ale mówimy tutaj o właśnie takiej telegrafii morsowej, takiej ty, 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 Tak, ty, tak dokładnie tak o tym. Macie tutaj zajmujecie, jakiś telegraf, nie? się po prostu. Jasne. To już jest współczesne radio, Jezu 817. Tak samochodowe takie. to się nazywa? Jezu. Jezu, to naprawdę jest! Jezu, yes, 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 Tak. 17. Od tego też wychodzą trochę takie przeinaczenia nazwy. Jezu to tak zwany Jezus, i ICOM, czyli ICEK, od, od skrótów ICE i numer, o, numer I modelu. To takie. Tak, dwó dwóch <coughs> największych producentów. A współczesna telegrafia? I co to było? Co powiedziałeś? W tej chwili. E, Przekleństwo <grystwo> Nie, no to byłoby dłuższe. E, CQ, czyli wywołanie ogólne do łączności. Tak, ewentualnie. Włodzi w łodzi podwodnej. Trochę no. tak. No i nadal jest wykorzystywany. Na przykład e, amerykańska marynarka nadal wykorzystuje tylko fale e, tak zwane very long frequencies. E, to są fale kilometrowe, bo one mają prawie dwa, ponad dwa kilometry. I tam ta telegrafia do łączności trwa jeden znak na minutę żeby odebrać całą depeszę, to trzeba godziny na przykład, albo dwóch. Aha. I dopiero po godzinie spływa, a czemu tak? spływa a czemu rozkaz czemu te z tego? Dla kwestii bezpieczeństwa. Znaczy nie, jedno jest to kwestia bezpieczeństwa, drugie łodzie podwodne pływające bardzo głęboko mhm. nie miałyby żadnej innej możliwości połączenia na wyższych częstotliwościach, a fale, długie, długie fale są w stanie przenikać w wodę, ziemię, przechodzić przez tak naprawdę prawie przez jądro ziemi. Tak? Przed... Fotonami mogliby wysyłać. <laughs> albo, kwa, albo kwantowo, może tak. za jakiś czas. Abo te Jezus, nie pamiętam, nie nie. Jezus. Nie pamiętam, jak się nazywają te, te, które przechodzą przez wszystko te cząsteczki. E, dobra, a czy możecie wysłać sygnał w kosmos albo odebrać sygnał tak. z kosmosu? A odebraliście? Tak, e, znowu wracam do pytania: gdzie najdalej? Nie jest to kwestia, gdzie najdalej, ale przez co najdalej. E, regularnie odbywają się zawody EME. E, e, Earth, Erfunt Earth. MMA, Czyli... tak, to znacząca. Tak, to MMA. MMA. To z tak? -e, gdyby zrobili coś takiego. -e. Zawody takie. Dosłownie, są to zawody, gdzie, które polegają na tym, że. Yy... Free krótkofalowiec free nadaje do księżyca, odbija się od księżyca, a inny musi go odebrać na Ziemię. Kiedyś, kiedyś się było do księżyca, a teraz jest to krótkofalowiec. Ale na czym polega trudność w tym, żeby odbić, trzeba wiedzieć. Yy... Wszystko się rusza. No właśnie, no. Ziemia się tak. rusza, księżyc, księżyc się, się rusza. rusza, my się ruszamy Naziści na księżycu się na, na ruszają ziści, zakusają, tak. Bo z jaką prędkością takie fale radiowe lecą? No to jest chyba z Prędkość taką Światła, światła nie? 360 tysięcy kilometrów na sekundę Metrów na sekundę e, Kilometrów, nie, metrów na sekundę 300, 300 tysięcy metrów na sekundę Tak? Kilometrów? Metrów to 300 Metrów. Kilometrów. Tak? O Jezus, no właśnie 300 tysięcy metrów Ja muszę to sprawdzić No, zweryfikujmy to jak oktagon. 300 milionów, 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 milionów metrów milionów, na sekundę, czyli dobra, 300 tysięcy kilometrów na sekundę. No. A, tak jak tak. mówię. E, dlatego też e, do Słońca mamy około chyba 150 milionów kilometrów, bo 8 minut... E, do Księżyca. S, s, tak, tak, a mówię o Słońcu no, akurat, o jedno. To 8, 8 minut leci 8 minut, do To do Księżyca nie wiem, nie wiem, nie wiem jaka jest dokładnie odległość do Księżyca i tak dalej, ale to, to też są kwestie raczej sekund, prawda? Czy, czy nie? Mm. Wiesz co, to około 30 sekund, tak? no, ale mm -hmm. jeżeli cały układ się porusza, tak. ty się poruszasz, i musisz wypromieniować się dokładnie w tym kierunku, bo, bo są to najczęściej całe zestawy antenowe, tak to nie jest antena to taki jest to jest to takie antenowy tak? tak hmm. to jest to I wtedy, kiedy księżyc jest w pełni, kiedy inni. To musi być pełnia. Żeby, co, żeby był taką tarczą odmianą. najlepiej w niego celować wtedy. Aha, że celować. No tak przecież, to Księżyc i tak jest. To nie jest tak, że jak nie jest spełni. Nie celuj do Księżyca, to, księżyce, to tak, znika, tak, tak. Więc, więc jest, Dobrze, jest go to. ci bracia nie ukradli. Taki... No. <laughs> jest, jest to kwestia e, zaplanowania. No i poza tym Księżyc e, pochłania dużo energii. Mhm. Tak? To nie jest tak, że on odbija jak metalowy garnek, tylko on będzie pochłaniał. Średnio około 1% energii wypromieniowanej do Księżyca wraca na Ziemię. Więc jeżeli wypromieniłem 150 W, to wraca do nas tylko wat. A jeszcze po drodze wygubi się na, na trasie, tak? A i znowu. Drugi dzień. Raz drugi. na księżyc trzeba. A? <laughs> Dobra, a powiedzcie mi, e a łączycie się, zdarza się, połączyć na przykład z policją? Posłuchaj. <kluz> <kluz> w którym to radyjku można by posłuchać, o czym tam gadano? mój kumpel, mój ser Michu, był pasjonatem. Jak wiadomo, ludzie mają różne zajawki. Tak, tak, no wiadomo. Filmy. Nie, no w sensie wiesz, no, raz, raz robił prawo jazdy na tira, raz licencję pilota, ale też ma takie radyjko do słuchania częstotliwości zwierzy kontrolnej na Okęciu. Nie wiem, które to, to radiko będzie. O, o coś, taki. coś takiego. Typowy skaner Co? właśnie do, do, do słuchania. Do, do, do szerokiego zakresu częstotliwości. Tak? Tu można tak. sobie posłuchać, o czym gadają na różnych, różne służby. Jeżeli porozumiewają się analogowym systemem, tak zwanym zwykłym FM-em, to tak, ale z, nie, z racji tego, że... zwykłym FM-em nie Nie, już teraz nie. Policja, straż pożarna, pogotowie już przechodzą na systemy cyfrowe, szyfrowane, kodowane. Więc... Tylko ochrona zoologiczna i straż miejska jeszcze korzystają ze starych. No I taksiarze czasami. Taksiarze? Tak. Jeszcze gdzieś tam czasami się zdarzają. Właśnie na paśmie PPMR-owym, na, na, na jakichś wykupionych częstotliwościach. No no dobra, a, to, a, jak jest, a jak jest z klasycznym Sibiradiem? To się do tego zalicza? Czy? Po części tak, no bo jest to zakres fal krótkich, 27 MHz, czyli tak zwane pasmy 11 metrów. Przy czym nie podlega ono tak jakby, pod pasma amatorskie, bo jest nielicencjonowane. Możesz kupić to radio w sklepie, zamontować w samochodzie, postawić sobie tego bata na dachu. No i 19, bajo, jajo i mobilki, mobilki, jak tam się. No tak, już od tego, miśki suszą. Ale, miśki suszą. E, ale to dobra, to znaczy, że żeby być amatorem, to jednak trzeba się zarejestrować. Trzeba zdać egzamin. Egzamin Eksamin na amatora. No, egzamin tak zwaną służbę amatorską. Tak? To organizuje okay. Urząd Komunikacji Elektronicznej, z racji tego, że też e, zdanie takiego egzaminu daje. Pewne uprawnienia. Mamy zakresy pasm, na których możemy nadawać, ale możemy nadawać sprzętem niecertyfikowanym, własnej konstrukcji, niehomologowanym. Jeżeli postanowię w pewnym momencie kupić wszystkie graty i złożyć sobie własne radio, ono nie będzie najlepsze. Ono może, nie, może prawie nic nie nadawać, ale zrobię to sam, to mogę na tym zakresie pasm eksperymentować dla samego siebie, tak? czego nie mogę zrobić w innym miejscu, bo wymaga to wtedy zakupienia radia z firmy, która to radio certyfikowała, ma homologację od jakiegoś urzędu, od jakiegoś e, instytutu badawczego i wiadomo, że to radio na przykład będzie działało w tym zakresie, robiło to, co ma robić, tak, zgodnie z założeniem. A ja mogę sobie zrobić własne radio i Eksperymentalnie je po prostu uruchomić. Czy macie jakieś tak, rangi, odznaczenia, y, że na przykład ten jest starszym krótkofalowcem, ten jest młodszy krótkofalowiec, amator i tak dalej? Czy macie jakieś rankingi w swoich szeregach? Możemy się ewentualnie przechwalać tym, kto więcej podmiotów DXCC, z, 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 DXCC zdobył. DXCC, czyli to jest taka. Można powiedzieć lista najbardziej pożądanych podmiotów. Achievementy tak? Trochę tak, tak. dokładnie. Okay. Jest lista, powiedzmy, krajów i podmiotów na całym świecie, oddzielnych. Wyspy, same kraje w sobie, posegregowane od najmniej pożądanych, czyli tam, gdzie najczęściej ludzie się dowołują, do tych najrzadszych. Najrzadszym okay. krajem który raczej każdy krótkofalowiec chciałby w swojej kolekcji mieć, jest Korea Północna. Z wiadomych względów. Względem, czy, Z wiadomych względów tam rzadko kiedy ktoś się dowołuje. Technologię, wiesz, czy oni na przykład nadają stamtąd jakiś sygnał, który wiesz, prosi o ratunek czy whatever. Ale swoją, ale swoją drogą są różne e, na przykład e, zawody. Mm -hmm. Ostatnio na przykład w Polsce mieliśmy zawody, tak zwany SPDX Context, SP od Sierra Papa, czyli taki podstawowy polski Kod kraju. Mm -hmm. Kodu kraju. A... My jesteśmy Sierra Papa, tak? Sierra Papa. Sier Wiadomo, Sier że Papa. Sierra Papa Papa 2137. Macie, e, gdzie podczas tych zawodów, e, tak jakby cały świat próbuje połączyć się z radiomatorami z Polski, a radiomatorzy z Polski próbują się połączyć z jak największą ilością radiomatorów zagranicznych. Okay. Chodzi o to, żeby tych łączności jak Zajęcia najwięcej... takie. Żeby naklepać jak najwięcej tych łączności z jak największą ilością tych prefiksów, czyli tych powiedzmy mm -hmm. podmiotów. No i za to na koniec, po zliczeniu punktów, możesz dostać dyplom, że jesteś najlepszy w swojej tam jakiejś kategorii. A z innych rzeczy możesz zdobywać dyplomy na przykład w takich programach jak na przykład Parks on the Air. Czyli powiedzmy, możesz powiedzieć Parki w Eterze. Mm -hmm. Bierzesz takie radyjko, bierzesz... Przepraszam, nie wyjąłem na przykład. E, takiego... Jeszcze więcej. Macie tego? Jeszcze więcej. Nie, 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 nie widziałem, bo na przykład druta po prostu swojego do e, lasu, rzucasz na drzewo antenę 20 metrów drutu, podłącza swoje radio i chodzi o to, żeby z tego lasu konkretnego, na przykład rezerwatu, tego miejsca parku nadawać. narodowego nadawać. To jest tak zwana aktywacja. I to jest tak zwana aktywacja. Ludzie, I, jakbyś nadał z, z Korei północnej, to wtedy jesteś tak. ultra bosny. No, nie, nie, wtedy no, w, wygrywasz to? Sobie. wtedy tworzysz pół. Ja i, I przez następne dwie godziny nie odchodzisz od radia. Ile dziennie spędzacie tak średnio czasu na radyjku? Różnie. No ale tak. E przy... O, inaczej, budzisz się, to sprawdzasz yy, Kto social media, czy włączasz radyjko i tam... Są takie social media radiowe, tak zwane DX klastry, gdzie ludzie e, informują się nawzajem, gdzie są jakieś fajne stacje, jakieś fajne ekspedycje, gdzie warto się teraz pojawić, na jakim paśmie, bo można zaliczyć właśnie, tak jak Krzysiek mówił, ten fajny podmiot, którego na przykład ja jeszcze nie mam, tak jakąś konkretną, nie wiem, wyspę. Jest e, na, w połowie drogi między Falklandami a Afryką, na środku Atlantyku jest wyspa Należy do Norwegii, to jest 2,5 km kwadratowego skał wulkanicznych. Oddzielny podmiot, jeden z najbardziej pożądanych właśnie. Jak pojechała tam ekspedycja w zeszłym roku, no to oni rzeczywiście robili 24 na 24 w zasadzie tylko z przerwą na kawkę, siusiu i, i z powrotem do radia. Bo, bo takie mieli obłożenie, tak byli pożądani na paśmie, żeby ich po prostu złapać. Więc się zwariowani po prostu. Ja to bardzo szanuję, to jest świetne. Ja, tak, to jest jak najbardziej pozytywne. A ile kosztuje taka zabawa? Ile kosztuje zabawa? Sky's the limit. No to, nie, no to ja kolega, to... kolega, ja mówię kolega, o tym Kolega, co niż... chodził na radyka w 90-tych, mówił, że to chwila strachu. Tak. I czasami boli ręka po wybiciu I szyby. Bu... To <laughs> ale, ale dobra, jeżeli mówimy o tym niskim pułapie, nie mówimy o tym Sky's the limit mm -hmm. dosłownie, mm -hmm. tylko o tym niskim pułapie, od którego chcielibyśmy zacząć jako taki amator prosta PMRka, którą możemy tak naprawdę używać bez licencji, tak dla samej zabawy, nie wiem, Miałem z rodziną. Ja telefon komórkowy. W... Tak, też Motorola. Tak. I, I też sms y tak, wysyłał. Tak. E, taka prosta PMRka kosztuje 100-150 zł mhm. za zestaw, tak. Następne radia już troszeczkę bardziej zaawansowane, które już wymagają wtedy licencji, no to jest kwestia 600 1000, 1500, tak? Już mm -hmm. powiedzmy to jest taki budżet, w którym można poszukać używanego sprzętu, można spróbować coś znaleźć, może jakieś uszkodzone radio spróbować sobie naprawić. Jest, jest dosyć sporo, tak, możliwości rozpoczęcia, a tak jak mówiłem, sky is the limit, dalej to już są radia po 2 trzy tysiące, piętnaście tysięcy, Przy czym samo radio to nie jest jeszcze... To jest dopiero bardzo początek, tak? Bo dalej jest jeszcze antena, tak? Czyli nie tylko mm -hmm. wzmacniacz, do słuchania muzyki, a potrzebujesz dobrych głośników, żeby tą muzykę oddać, tak? Jeżeli jesteś audiofilem, też jeszcze dobrych kabli, tak, do tego. Złotych oczywiście. Na no, złotych, tak? Złotych, gru grubych, grubych kabli, tak? Więc yy, tutaj tak jak mówię, można zacząć niskim kosztem i Wraz z wchodzeniem to, jeżeli chcesz więcej, chcesz więcej, chcesz więcej, dodajesz mocy, lepszą antenę, lepsze kable, lepszą lokalizację. Wielu amerykańskich hamsów wyprowadza się z miast na wsi, stawia swój domek, stawia kratownicę na tę antenę kierunkową. I tam żyje po prostu na emeryturze. I oni rzeczywiście, tak jak pytałeś, ile spędzałem przy radiu? A oni potrafią, 12 godzin dziennie. No i budują bunkier oczywiście. I budują bunkier, tak. I później właśnie w awaryjnie oni... Ale potem jest na tak zombie i mają łosy. No ale to, tak, tak, ale dobra, słuchajcie, bo generalnie, jeżeli mówimy w tej chwili, szczególnie w dobie właśnie social mediów i dzieciaków, które siedzą na TikToku, no nikt nie patrzy na radio i na krótkie fale pod tym kątem, no to należy pamiętać, znaczy to wtedy... To, co wy robicie jest mocno upłycane i wręcz można powiedzieć, że ktoś nam powie, a jacyś tam hobbyści zwariowani i tak dalej, ale z drugiej strony y, trzeba się cofnąć do 97 roku, kiedy krótkowalowcy uratowali podczas wielkiej powodzi mnóstwo istnień ludzkich, nie? To są nawet jednak, przede wszystkim pomogli w organizacji tej pomocy, bo co z tego, że mamy tratwy, worki, w żołnierzy mamy wszystko, tylko nie wiem gdzie to wysłać. Nie tak, mamy więc, komunikacji. Tak, więc ta komunikacja jest, jest najważniejsza w tym momencie, kiedy możliwość jest przekazania. Więc e, to, co też pytaliście właśnie o, o łączność awaryjną, wielu krótkofalowców działa w tak zwanym MCOM-ie, Emergency Communications, mhm. e, w takich programach, grupach, sieciach, które ze sobą współpracują, które ze sobą ćwiczą, ćwiczą z... Ze służbami mundurowymi. Ostatnie na przykład duże ćwiczenia w Polsce Beski 24, które właśnie sieć kompolska, także z nich uczestniczyła na zaproszenie komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej z Krakowa, w których też udzieliła się, tak, przekazywała te komunikaty. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że strażacy tracą całkowicie łączność. Musimy się opierać na alternatywnych środkach komunikacji. Nie no macie właśnie, telefonów, nie macie nic innego. Nie utrzymywać cały czas tą tak. zdolność komunikacji, no. bo że wszystko nie się to może, nie zdarzyć, myśli, tak? ale to musi być. Jakaś grupa ludzi, który, którzy potrafią to obsługiwać i w razie czego będą potrafili komunikować nas ze światem. Są stałe kanały komunikacji, takie określone częstotliwości, które mają pierwszeństwo, jeżeli bowiem że tej chwili na tym kanale jest wywołanie emergency communication, to w tym momencie wszyscy powinni skończyć na tym konkretnym kanale, na tej częstotliwości skończyć nadawanie i słuchać komunikatu. Czasami to jest ta sieć, która wymaga zbudowania wielu, wielu osób po drodze. Tak? Jeżeli jest to środek Alaski, to ktoś ze środka Alaski dowoła się do kogoś bliżej, do kogoś bliżej, do kogoś bliżej i dopiero wtedy do, do jakiegoś, nie wiem, Ontario czy, 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 czy innego Quebecu i stamtąd dopiero pomoc przyjdzie. Tak? Tam, gdzie no. dopiero służby mundurowe dostaną taką informację, że o, tutaj w tym miejscu rozbił się samolot, samochód zasypany śniegiem, czy nie wiem, niedźwiedź mnie pogryzł. Tak? Powiedzcie na koniec, Chłopaki, jest jakaś taka etykieta krótkofalowców, coś, czego, co, co jest do, dobrze widziane, a coś jest wiesz, niewskazane, czegoś nie, wolne, nie powinno się mówić przez radio. Wiecie o co chodzi. Sekstaśmy No nie wiem, wiesz. Tak jak w każdej komunikacji, szacunek do siebie. To, to, że możemy się ze sobą nie zgadzać, musimy szanować swoje poglądy, tak? Wiele osób mówi, żebyśmy nie rozmawiali o polityce, o religii. No właśnie. Dopóki się nie kłócimy o to, no to wszystko jest w porządku, tak? No i, i co jest najważniejsze? 73 na koniec. Pozdrowienia krótkofalarskie na koniec komunikacji. 73. 73 na koniec. 73 mordo. na koniec. Na koniec właśnie robimy to 73. Wam bardzo dziękujemy. Natomiast jeżeli wy byście chcieli się pobawić w czymś takim, no to już macie całą instrukcję, jak to zrobić. Natomiast jeżeli chcecie pozostać przy nowej generacji, mamy nową promocję specjalnie dla widzów kanału 0 od Xcom. laptop gamingowy, który też oczywiście może się nadać do pracy. Asus TUF Gaming, taniej o 600 zł z kodem X myślnik kom myślnik te. A gratis zdają e. telegraf. Telegraf, tak powinno być. Drut, X, telegraf. Myślę, że jest tam jakiś drut, z którego można spokojnie zrobić antenę. Możecie go przerobić też na e, laptop wysyłający zapewne e, krótkie fale. Jakoś. A wypiszcie, na czacie w komentarzach sprytni. Morsem kanał zero. Tak, piszcie kanał zero. E, I dziękujemy wam bardzo raz jeszcze. E, przechodzimy teraz do sportu. Zanim to nastąpi, oczywiście krótki materiał filmowy. Przepraszam za to co powiem, ale szlag mnie trafia jako przedsiębiorcę, bo niestety właśnie takie zdarzenia sprawiają, że w mniejszych polskich firmach, takich jak moje i wielu moich znajomych, buduje się właśnie takimi zachowaniami, taki najgorszy, przepraszam, januszowy wizerunek takich przedsiębiorców po prostu, którzy nie mają szacunku do ludzi, a bez tych ludzi firmy nie byłyby nigdy większe, nie osiągałyby sukcesów, bo nie znam zbyt wielu przypadków, w których lider czy przedsiębiorca zrobił wszystko sam, zresztą lider robi to z ludźmi. Czyli apeluję do tego, że jeśli nawet masz, drogi przedsiębiorco, dużo emocji i masz potrzebę rozstawienia się z pracownikiem, i czasami może masz poczucie, że nie fair się wobec ciebie ktoś zachował, to panowanie emocji, zastosowanie się do tych podstawowych rekomendacji dzisiejszego odcinka na pewno nie wyrządzi Ci krzywdy. To nie chodzi że twoje musi, o to, że Twoje musi być zawsze na wierzchu. Proszę Państwa, wywołaliśmy przez krótkie fale Kubę Białka. Dzień dobry. Dzień dobry. 7-1. 7-3. 7-3 jest na koniec. A, 7-1, 7-1. Dobra, to zaczynamy. 7-1. Kuba Białek opowie nam o sporcie, ja będę wcinał. 7-1. Nie, ty musisz z nim rozmawiać o sporcie, to twoje hobby jest sport. Nie, sam, A. <grym> nie, nie <grym> zrobisz tego. Założę się, że nie zrobisz. Klasyka. 7-1, ale wynikiem trochę mniejszym zakończył się wczorajszy mecz Realu Madryt z Manchesterem City. Muszę przestrzec was, muszę przestrzec wszystkich widzów, kto jeszcze nie wie. Nigdy nie lekceważcie Realu Madrid. Ten wczorajszy mecz z Manchesterem City... karnych. Nigdy go nie lekceważę. Bardzo dobrze. To jest poprawna postawa obywatelska i, i, i taka, która ma rozum i godność człowieka, gdyż awansował Real Madrid do półfinału i to był kolejny typowy mecz Realu Madryt. Czyli jakby porównać go do walki bokserskiej, to było mniej więcej tak, że Real Madryt na początku wyprowadził gonga i później przez 9 rund stał tak. A Manchester City obijał, 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 obijał. obijał. W, na samym końcu tej walki Real Madrid doprowadził do otwartej wymiany ciosów No i wygrał po prostu. A to dziwne, bo zwykle wygrywają Niemcy nie? w takich sytuacjach. Zwykle wygrywają Niemcy, ale tutaj nie było Niemców. No właśnie. Byli i byli Hiszpanie. No. Może dlatego, ale w półfinale Ligi Mistrzów zagrałem dwie niemieckie drużyny. Bayern, Monachium oraz Borussia, Dortmund. Jest szansa na taki niemiecki finał, który. No właśnie, bo nie trafią na siebie, bo są po dwóch stronach. Mogą trafić, w, mogą trafić w finale. No w finale tak. Więc <noise> więc, y więc jest szansa na ten niemiecki finał. W 2013 roku był taki finał. Natomiast ani Bayern, ani Borussia nie jest tutaj faworytem. Natomiast co do. A kto jest faworytem? Real? Real myślę, że teraz jest faworytem albo Real, albo Paris Saint-Germain. Okej, okay. no tak w sumie. Które wczoraj, wczoraj pokonało nie, Barcelonę. Barcelonę. Y no, ten pierwszy mecz pomiędzy Realem i City był absolutnie zjawiskowy, tam była duża wymiana ciosów. Natomiast wczoraj no, ten Real cały czas się bronił. No, widać to chociażby po statystykach. 34 strzały oddali piłkarze Manchesteru City, podczas gdy Real Madryt 8. Było na to 120 minut, bo, bo była dogrywka. E, dwa razy więcej podań wymienili piłkarze Manchesteru City. Mieli 18 rzutów rożnych, a Real Madrid miał jeden. No, naprawdę cały czas, jak to mówił Carlo Ancelotti po meczu, Real Madrid cierpiał. Jak sobie też przejrzałem wypowiedzi pomeczowe zawodników Realu, to słowo cierpienie tam praktycznie <grym> przez każdego było wymieniane. Bo cierpią za miliony. Cier tak. Nazywam się Milion, bo za miliony kocha mi cierpie Katusza. <grym> to, to o Realu Madryt jest, który no, jednak przeszedł. No, więc... And good uh, no. for them. Ka Karol Ancelotti, trener Realu Madryt też mocno się wycierpiał, bo bardzo y, energicznie z nerwów żuł podczas tego meczu i tam żuchwa lekkie zakwasy dzisiaj. Może, naprawdę, może, może, może wiadomo miał, po czym. Może z <laughs> Amsterdamu. No. Tego nie wiem. E, w rzutach karnych działy się bardzo dziwne rzeczy, kiedy już Real do nich doprowadził, bo najpierw ten chyba najbardziej najbardziej pewny piłkarz Realu Madryt, czyli Luka Modric, zmarnował tę jedenastkę, uderzył bardzo My Jeszcze gra bardzo słabo. Luka Modricz? Jeszcze gra, ma jakieś 6 tr 65 lat no teraz, ale trzyma się Bo bardzo Ruka dobrze. Luka Modryk to jest Jerzy Kryszak, nie? To dobrze mówisz. Tak, to są, tak. Podczas karnych w ogóle zginęła piłka i nagle się okazało, że na poziomie Ligi Mistrzów ja nie wiem, ma piłki. Czym wy się ludzi zajmujecie? Prawkaż na niej usiadł. Nie, akurat jeden z piłkarzy wybił i nie było pod ręką drugiej. Musieliśmy czekać jakieś minutę, półtorej minuty. Nie piłek tam aż, nawet? Aż ci kibice, ci kibice zrzucili tę piłkę, która została wykopana. Sceny jak z jakiejś B-klasy, no ale później... Dwóch piłkarzy Manchester City zmarnowało te 11. Mateo Kowacic oraz Bernardo Silva, zwłaszcza Bernardo Silva, który prosto w bramkarza uderzył. Słabiutki, słabiutki strzał. W Manchesterze City też, co ciekawe, bardzo rzadka sytuacja, w serii 11 strzelał bramkarz Ederson, który jest znany jako specjalista od gry nogami, ale nikt nie sądził, że aż taki specjalista, żeby go aż do rzutów karnych wyznaczać. Natomiast wykonał swoją 11 pewnie. A więc Real Madrid w półfinale Ligi Mistrzów. Tak samo jak Bayern Monachium. Niemcy mogą uratować sezon. W Wczoraj wygrali z Arsenalem Londyn 1-0. Mecz był ponoć całkiem nudny, takie typowe piłkarskie mecze. No jak 1-0 to raczej tak. No. Ciężko było to oglądać, że takie wyczekiwanie na, na błąd rywala. W, drugi raz w historii Ligi Mistrzów zdarzyło się, że w półfinale wszystkie cztery drużyny, które się znalazły, nie wygrały swojego pierwszego meczu. Właśnie, tak, bo to, to pamiętam, że Barcelona wygrała tak, pierwszy jest. mecz, a potem z Paris Saint-Germain dość, to... dość, dość mocne baty, więc każdy, każdy, każdemu nie poszło w tym pierwszym meczu. Mocne baty, co ciekawe. Aha. E... <laughs> e, jeśli chodzi o inny rekord, to 32 gole w tych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów padły, najwięcej w historii wcześniej, najwięcej w 2004 roku, 30 bramek, więc mówi się, że to najlepsze ćwierćfinały w historii Ligi Mistrzów, bardzo możliwe, ale mam wrażenie, ale nie że mecze. Nie, nie drugie mecze. Czemu nie drugie mecze? No bo ile było teraz No dobra, faktycznie, faktycznie, bo te, nie, po, pomijmy ten, te ten, Barcelonę, Paris Saint-Germain. Tam było rzeczywiście show, ale te wczorajsze były takie, takie średnie, aczkolwiek no, ten mecz Realu Madryt był imponujący pod względem tego jak ten Real potrafi przetrwać na boisku, bo naprawdę ten cały czas szturmował Manchester City. Oni cały czas strzelali, ale albo bronił bramkarz, albo, albo niecelnie uderzali. Był, był taki dowcip, ale nie mogę go teraz jeszcze powiedzieć. Nie? Z takim bokserem, który, y, któremu trener mówił, z, który walczył z takim amerykańskim zabójcą. Nie? Taki polski Juchas, góral. Nie? I trener mówił, wytrzymasz jeszcze jedną rundę? Wytrzymam, wytrzymam. Drugą rundę wytrzymasz? <coughs> wytrzymam, wytrzymam. Trzecią rundę wytrzymasz? Nie wytrzymam. Teraz to mu... No i właśnie. <głosy> <głosy> w polscy skoczkowie na pewno nie są realem Madryt. Gdyż idzie im bardzo, bardzo... Bardzo, bardzo, bardzo słabo. Tak, ale, ale po sezonie Skoków kluczowe decyzje, bo ważyły się losy trenera skoczków, Tomasa Trunbischlera. Natomiast oficjalnie Polski Związek Narciarski poinformował, że on zostanie jednak na stanowisku, będzie dalej trenował skoczków. Czyli zdiagnozowano, że nie, problem nie jest w trenerze, tylko w naszych skoczkach. No, tam naprawdę jest sytuacja nieznana Polakom od lat, no, bo mieliśmy Małysza, mieliśmy Stocha, żyliśmy czasami. Przyzwyczailiśmy się. się dokładnie myśli, to, że mamy. Trochę Kubacki tam gdzieś tam namieszał trochę... Pełną no, hula się pojawiał, trochę żyła, żyła trochę się coś... pojawiała. I śmiesznie, i haha, i tak dalej, ale rzeczywiście, no, tylko Stok, Stok i Małyż, nie? Teraz i... naj, naszym najlepszym skoczkiem jest Aleksander zniszczął, zniszczął, Który nie zniszczą rywali tak jak Stok i, i Nie zniszczył, bo ja nie wiedział. Nie zniszczył, Ja nie zniszczą. Ja nie zniszczą, ja nie wiedział. Znalazł się na podium dwa razy w dawnym pucharze świata, był dopiero na 19. miejscu w klasyfikacji. Ale to jest zajmek jakiś taki zniszczą. Zniszczą. W sensie, jakie są Twoje zaimki? Zniszczą, nie? E, incydent obyczajowy w siatkówce O, tak, coś ciekawego wreszcie powiedzieć. Siatkówka nie jest znana raczej z kibolstwa e, ci... Kib Nie ma ultrasów w siatkówce? Nie ma, znaczy są jacyś ultrasi, ale nie, jest, nie ma chuliganów O, może tak, bo jest, są, jest, są ultrasi, czyli ci którzy, e, ci, którzy zajmują się oprawami A tak. chuliganka to jest ta, ta groźniejsza Nie podejrzewam tego kibica, o którym chcę powiedzieć nie, nie ma ustawek? Chuligan. Raczej nie ma w siatkówce, ja siatkówce pierd, ustawek, nie, to... więc nuda To to nie sport Nuda, dokładnie A to w szkołach tak, narciarskich w skokach darciarskich podobno tak. Buliganka, no. Ale kiedyś w skokach darciarskich, a propos incydentów, w Zakopanem, kiedy Niemcy skakali, to kibice. W 40-tych latach, chyba. Śnieżki, śnieżki, rzuca, śnieżki lepili i rzucali rzucali w tych skoczków, to było bardzo, bardzo w skoczku rzucali. rzucali. Ile było, było tak ale... lecącego Niemca? <laughs> Tego nie wiem, ale chyba żadnego nie trafili, ale to było trochę komiczne, jak skakał Niemiec, a tam widać było te, 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 te kulki. Ale w siatkówce do innego incydentu doszło, mianowicie przerwano mecz, gdyż, mowa o meczu półfinału plus ligi pomiędzy Aseco, Resową Rzeszów i Jastrzębskim Węgiel, przerwano mecz, gdyż, no, Piłkarze, piłkarze, przepraszam, siatkarze węgla stwierdzili, że kibic jeden tak dogaduje i takie obraźliwe uwagi względem ich kieruje. Że oni, Iga że oni Że oni nie będą dalej grali. W tenisie wiadomo, że ta etykieta jest bardzo bardzo poprawna i, i nie można w ogóle rozpraszać. Tak, nie można, przecież oni tam tak krzyczą na tych wielkich szlemach. Ktoś zawsze jest jakaś jedna osoba, która drze papę, nie? I na ta, takim szlemie? Tak. Zawsze spychać nie? No, zawsze jest jakiś. Żartuję, w nie Gdyby ona była na meczu resowi z Jastrzębskim Nagłem, to mogłaby być wyproszona, bo po prostu dwóch si siatkarzy z Jastrzębia, dokładnie Norbert Huber i Juri Chładyr, podeszli do tego pana i powiedzieli, że oni nie będą dalej grać, póki on nie zostanie wyprowadzony. No i organizatorzy po prostu. Zabili gościa. Wzięli, wzięli i wyprowadzili. On był taki zszokowany. Nie, wi nie wiadomo dokładnie, co krzyczał, natomiast później Norbert Huber siatkarzy. Że to był ten Protasiewicz, <laughs> który krzyczał w samolocie. On by Pisał, albo by, by pisał na, na, na mediach społecznościowych. No. E, w każdym razie to były jakieś takie antyukraińskie e, zachowania mm. i, i, i słowa względem e, siatkarza Jastrzębia, Jurija Chładyra. No i stanęli za nim jego koledzy e, siatkarze i powiedzieli, że oni no, go się będą no, wyprowadzili gościa i mecz się e, toczył dalej. W tym ważnym spotkaniu e, Jastrzębski Węgiel wygrał 3-2, w półfinale, a rewanż będzie w sobotę w Jastrzębiu bo rzecz się działa w Rzeszowie, pamiętajmy. No i cudownie. I to wszystko. To wszystko. No to świetnie. Nie, to dzieje jeszcze, się. Dzieje jeszcze, się jedną dzieje jeszcze, jeszcze jedną rzecz mam. Jeszcze jedną rzecz. mam dla Was. Mianowicie dawaj. dla Was, drodzy widzowie. Dla każdego widza, który jest już pełnoletni. U naszego partnera STS pełnoletni widzowie interesujący się przewidywaniem wyników spotkań piłkarskich mogą znaleźć wizjonera, czyli darmową grę, która polega na typowaniu dokładnych wyników spotkań, w której do zgarnięcia jest nawet 150 tysięcy złotych. Już za jeden poprawnie trafiony typ możecie otrzymać bonus. Szczegóły tej oferty znajdziecie w opisie. Przypominam, że jest to oferta skierowana dla widzów pełnoletnich. No i fajnie. No i co? Do, no Płynęliśmy do końca? No i. No i część. Dobrnęliśmy do końca. Dobrnęliśmy do końca. Więc my teraz się z wami żegnamy i życzymy wam cudownego dnia. Mam nadzieję, że jak wyjdziemy z tego studia, to będzie cieplej niż yy, nie jak wchodziliśmy. Tak. No, jak wchodziłem, to było dwa stopnie, to myślę, że teraz pięć będzie. No, mam jest na ciepłej, nadzieję. Jest cieplej. Przynajmniej, żeby jest słońce cieplej. jeszcze było, bo wiesz, ostatnio. Jak... Słońce? Jest słońce, pojawił się element. Słońce, tak? Niedawno miałem tę akcję, że wchodziłem, było fajnie, słońce wychodzę tym człowieka. Tak, było tak. Szarość zło. Było tak, było tak. Ja tak, wczor... tak wczoraj tak miałem też. Wczoraj nagle się okazało, że deszcz zaczął padać. A wcześniej było piękne słoneczko Niech słońce wam świeci Wszystkim Słuchaj, chyba, Mam na chyba, koniec że... dwie wiadomości dobrą no. i Dobra jest taka, że jutro tu zasiądzie Izak Szan A no tak A zła, zła jest taka, że ja obok <laughs> No właśnie tak e, Tak będzie dokładnie Natomiast w sobotę o godzinie 11 Będziecie mogli zobaczyć Bardzo śmieszny odcinek Zero Kultury W którym wystąpi e, Znany bydgoszczanin Czyli Paw Bic Myślałem, że Schreiber nie tym razem nie. Ale w sobotę 18 będzie mogli w Słupsku zobaczyć mnie na żywo na pikniku charytatywnym. O. Będzie tam również z Buku i Boski Roman. No z drużynymi. I drużyny to jest informacja, która mnie po prostu kupuje. No, Dziękujemy pięknie. Kuba Białek. Dziękuję. Jacek Graniecki. Maciej Dąbrowski. Do widzenia, do zobaczenia. Sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl. Twój portal z ofertami pracy. Nieważne, którą serię kochasz, my doceniamy każdą. Bonuseria. Zgarniaj bonusy za każdą serię kuponów.